Witam Was bardzo serdecznie w podcaście poświęconym rocznej sprzedaży mań w Japonii z 2020 roku. Wraz ze mną rozmowę poprowadzi Tequila. Hejka. Oraz Kugard. Cześć. Z którym to miałem już przyjemność nagrywać o półrocznej sprzedaży. Jeżeli ich nie znacie, to zapraszam na ich kanały, oczywiście linki w opisie. A my myślę, że przechodzimy do omawiania 10 najlepszych sprzedających się tytułów. Na ostatnim miejscu znajduje się Shingeki no Kyoji, którego manga nieubłagalnie zmierza do końca, a na chwilę obecną wychodzi również finałowy sezon Tytanów, będący najpewniej nie aż takim finałowym, jakby się można spodziewać. I jakby kieruję do Was przede wszystkim na początku pytanie, czy i w jakim stopniu w ogóle jesteście zaznajomieni z tym tytułem. Może tutaj pierw zapytam Tequili. Jeżeli chodzi o mangę, to ja czytałam do 13 tomu na skomulacjach. Po prostu chciałam wiedzieć, co będzie dalej. Co będzie w tej tańczej piwnicy. A jeżeli chodzi o anime, to jestem na bieżąco. Oglądam ten sezon, który jest teraz. Jestem po prostu przezadowolona, jak to wygląda. Niestety tytani, którzy są w CGI, o co dużo osób ma butyka. Ja w sumie aż tak nie zwracam tu uwagi, ale mimo wszystko, skoro pierwsze sezony byli normalnie rysowani. I cóż, nie dziwię się, że manga jest dalej popularna, bo jest mega wciągająca, akcja cały czas trzyma napięcie, po prostu nie wiemy, co się wydarzy. I ja uwielbiam ten tytuł. Jeżeli ktoś naprawdę nie oglądał, to polecam. Jeżeli ktoś nie czyta, też polecam. Aczkolwiek jest strasznie dużo tekstu, zwłaszcza w późniejszych tomach, kiedy wchodzi polityka w grę. Ja też się na tym złapałem, na tym... Wcześniej jakoś ja bardzo nie zwracałem na to uwagi, jak bardzo w tej mangidze jest dużo tekstu. Dopiero później, jak znajomego zachęciłem do czytania, to naprawdę mówił, że nie jest w stanie przebrnąć do tych najnowszych chapterów, ponieważ ten tekst dobry jest, ale strasznie dużo. Natomiast Kugard? No, znaczy, ja w sumie jestem aktualnie na... Może nie tyle, na odwyku, jeżeli chodzi o Tytanów. Skończyłem czytać wiele lat temu, jak właśnie mniej więcej to, co dzieje się teraz w tym sezonie. To ja tam mniej więcej skończyłem czytać. To już będzie chyba z 2 lata, czy więcej nawet. Albo i więcej. Ciężko mi powiedzieć, bo to w sumie co miesiąc wychodzi, więc nie wiem, jak to tam jest akurat czasowo. No, Tytanów kiedyś śledziłem bardzo potężnie. Miałem nawet całkiem sporą ilość mang, jeżeli chodzi o tomików wydanych przez JPF, ale aktualnie nie mam teraz żadnego i w sumie jestem mocno na bakier z tytanami. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że znudziło mnie to troszeczkę. Nie mówię, że jest tytuł zły w jakikolwiek sposób, bo ma wiele fajnych rzeczy, ale coś mi jakby umknęło i przestało mi to aż tak bawić, jak chciałem, żeby mi bawiło. W ogóle ten sezon ma strasznie wysokie oceny i niektórzy się obawiają, że może przebić po Metalankę na malu przynajmniej. Nie martw się, będą ludzie, którzy będą specjalnie obniżać oceny, jakby to jest standard. Przecież jest co ku reviewers. No tak. Mal jest tak specyficzny, że tam po prostu tymi ocenami to grupki fandomowe rządzą topką i wszystkim. No ale to tak naprawdę jest w każdym jakby fandomie, nie musi być tylko związany z mangą anime, bo to samo dzieje się w przypadku fandomu growego, czy fantasy, czy jakiekolwiek innego. Tak naprawdę nie ma sytuacji, w której coś faktycznie przejdzie na spokojnie do takiego, nie wiem, mainstreamu i wejdzie na top, bo są już teraz w tym momencie odpowiednie ilości wojowników, którzy o to walczą, żeby tak się nie stało. To ja powiem, że na malu już Tytani byli pierwsi parę godzin, ale skutecznie zostali zdetronizowani przez Fullmetala. Ilość jedyna, która się nagle pojawiła, była zatrważająca. Także czy cokolwiek na malu jest w stanie w ogóle prześcignąć Fullmetala, to szczerze wątpię. To za bardzo... Ja czekam na końcówkę albo w trakcie na Kimetsu. Przypuszczam, że ono będzie w stanie. Może. Nie, ja uważam, że to jakby fandom Fullmetala pod względem tego, jak bardzo jest zafiksowany na punkcie tego, żeby ten tytuł był na malu pierwszy zawsze, to przeraża mnie po prostu. Nagła, bardzo potężna popularność Kimetsu. Przypuszczam, że może być dobrym
takim jakby atakiem. Zwłaszcza jeżeli wejdziemy już jeżeli chodzi o anime, do takiej części bardziej ciekawszej, bo w sumie ten pierwszy sezon, biorąc pod uwagę, że znam całość jakby mangi, to wiem, że jest o wiele najsłabszy z tego wszystkiego, więc jak to ruszy do przodu, to myślę, że może faktycznie zaatakować potężnie. W sumie w Kimetsu największe wow zrobił ten jeden odcinek, chyba 9 czy 12. Ten taki specyficzny. Gdzie tam była akcja z tą krwią. Najlepiej zanimowany. Który to był? 18, 17? Gdzieś przy końcu. Wiem, że gdzieś przy końcu. Tak, coś takiego. 17 chyba mi się wydaje coś. To, jeżeli tak zachwalasz, że w Kimetsu im dalej, tym lepiej, no to możliwe. Tak, jest potem jakby ten odcinek, który był tutaj taki jeden, jedyny taki wow, to potem praktycznie co chwilę coś takiego jest. Dlatego nie dziwię się, że ten film, który aktualnie się pojawił, jest taką furorą w Japonii, bo no, to jest dobry ark i całkiem nieźle może wyglądać. Na korzyść też z pewnością będzie to, że jakby będą kolejne sezony i osobom, którym się nie podobało, jakoś tam niżej oceniały, to po prostu nie będą brały się za ten tytuł i możliwe, że właśnie tego skutkiem właśnie też jest, mi się zdaje, że po prostu Shingeki no Kyojin, bo jednak Full Metal Alchemist Brotherhood to jest jakby jedna seria zamknięta, a Shingeki no Kyojin to już kolejny sezon i tam poza osobami, które po prostu oglądają czy też nie oglądają, żeby tylko dać jakby słabą ocenę, jest dużo mniej niż na początku tej serii. Czy zobaczymy, bo na razie jest duży boom, w ogóle śmierć pewnej osoby też wywołała zamieszanie. Mi się też wydaje, tak jak mówiłeś, że to nie będzie ostatni sezon, tylko że po prostu zrobił, nie wiem, Final Season Part 2 czy coś w tym stylu. Jak Kugat mówił właśnie o tym boomie na Kimetsu, to ja bym się w ogóle nie zdziwił, jakby to był film. Możliwe, że o tyle się pokuszą, żeby, nie wiem, próbować powtórzyć ten sukces. Przecież dziwna ogólnie rzecz biorąc sytuacja z tym finałowym sezonem. Jakby dla mnie osobiście finałowy sezon part 2 brzmi co najmniej komicznie. I jakby finałowy sezon nie jest finałowym, zrobili tak, że film też dziwnie by było dla mnie. Manga jeszcze nie jest skończona. Z tego, co kojarzę. Oj nie, manga się kończy, jeżeli dobrze pamiętam, to na początku kwietnia, a animacja kończy się pod koniec marca, także nie ma szans jakby, żeby... Albo autor powie im, co mają zrobić, albo po prostu dodadzą coś właśnie, albo jeszcze jakąś kinówkę, albo jakiś, nie wiem, mały sezon. Bo skoro manga jeszcze nie jest zakończona, to jak mogą zakończyć? No, wystarczy, że autor podał informację, jak to ma wyglądać. No właśnie, to jest opcja, że albo poda autor, albo zrobimy jakieś alternatywne zakończenia, potem, nie wiem, film czy coś. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby podawali tą informację, bo to jest, z tego co wiem, czytałem, to jest strasznie strzeżona informacja. Tam garstka na jednej, mam wrażenie, że dłoni policzyć można, ile osób wie, jak ten tytuł ma się w ogóle zakończyć. Już miał się skończyć dawno. No miał, ale inaczej to wyszło. Natomiast jeszcze jakby wracając do samej mangi, gdyż ja pod wpływem właśnie animacji i tego, jak była dobrze zrobiona w jednym odcinku, nie wytrzymałem i pokusiłem się o kontynuowanie mangi online, gdyż zbieram jakby polskie wydanie, ale już nie wytrzymałem, też się bałem trochę, że jednak spoilery mnie dopadną prędzej czy później. W jedną noc 10 rozdziałów, mniej więcej 3 godziny, także jakby to na swoim przypadku mogę potwierdzić, że to strasznie długo się czyta. I ta manga jakby... Cieszy mnie, że w ogóle się tu znajduje. To jakby sam fakt, że jest popularna, to jedno, ale że to jest jednak wydanie jednego rozdziału raz na miesiąc, także tych tomów za dużo w roku nie ma. A jednak 10 miejsce, bo 10, ale no to jest ponad 4 miliony sprzedanych kopii, to nadal dużo i cieszy mnie z tego względu, że bardzo mi się podoba, w jakim to kierunku poszło. Nawet nie dlatego, że jestem jakby fanem jakichś zagrywek politycznych czy militarności, jaka tam w jakiś sposób ma miejsce. Ale dlatego, że jakby
ten tytuł stał się z biegiem czasu ważny, pokazujący jakby niektóre strony, o czym się na co dzień myślę, że nie rozmawia, o jakby innym postrzeganiu dobra i zła, że niekiedy nie ma jakby tej dobrej strony i jakby każdy musi dla najbliższych czy dla po prostu swojego otoczenia walczyć. I nie ma jakby złotego środka, bo tak właśnie się wydaje. Każdy widzi swoją stronę medalu. Tak, dokładnie tak. I jakby ten tytuł bardzo dobrze to przedstawia. I myślę, że też na sprzedaż dobrze wpływa to, że zostały chyba trzy, cztery rozdziały. A jakby w tym momencie kompletnie nikt nie jest w stanie powiedzieć poza samym autorem, w jakim kierunku to pójdzie, bo jakby od paru rozdziałów to jest tak, że stoimy w pewnym momencie, gdzie jeszcze nie został przekroczony ten próg, żeby się chociaż troszeczkę domyśleć, jak to się skończy. A jakby bardzo, bardzo taki egzystencjonalny nawet bym powiedział, że ten tytuł się stał. To znaczy dużym plusem tego tytułu ogólnie był fakt tego, że ciężko było przewidzieć, co się wydarzy. Od samego początku. Jakby to był też taki największy wow i też popularność z tego powodu się stała przecież. Dlatego właśnie, że ciężko było od początku przewidzieć i czym dalej, tym mniejsze szanse na przewidywanie, prawda? Więc tak jakby to nie jest, mi się wydaje, zaleta aktualnych chapterów, tylko zaleta od pierwszego tak naprawdę chaptera. To myślę, że mogę się zgodzić, ale o to w tym sensie mi chodzi, że jakby to strasznie mało zostało jakby do końca, a nie ma jakby żadnych przesłanek, w jakim kierunku mógłby ten tytuł pójść, żeby się zakończyć. Całkowicie się z tą zgadzam, ale jakby na tym etapie, gdzie obecnie jestem jakby na bieżąco z tymi wszystkimi rozdziałami, to jakby czytając po prostu mam wrażenie, że nic nie wiem, po prostu nic, jakby pojęcia nie mam. No ale no, Tytanie na 10 miejscu, ponad 4 miliony sprzedanych kopii. I myślę, że możemy tym akcentem zakończyć 10 miejsce i przejść do 9, na którym znajduje się Spy Family z 4,5 miliona sprzedanych kopii. I wiem, że obydwoje czytacie ten tytuł. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco. Nie wiem. Ogólnie dla mnie to jest najlepsza manga tacia z 20 roku. Jest prześwietną komedią, dodatkowo przesłodką, zabawne sytuacje. Ogólnie chodzi o to, że jest taki szpieg, Lloyd Polcher, który po prostu ma zadanie, teraz trzeba nie powiedzieć tego słowa na English, bo tego nie potrafię, tylko chce po prostu prześledzić takiego pewnego polityka, no i w związku z tym musi założyć jego rodzinę. I adoptuje dziewczynkę Anię, która się okazuje jest Esperem, czyli po prostu czyta w myślach, oraz Yor, która jest z płatną zabójczynią. I oczywiście żadna z nich nie wie, oprócz Ani, bo czyta w myślach, kto jest kim. No i po prostu próbują jakby wypełniać swoje misje, a mimo wszystko jakby tworzy się między nimi taka rodzinna więź. No i ja się nie dziwię, że manga jest tak wysoko, że tyle jest sprzedanych kopii, dlatego że jest po prostu prześwietna, zrobiła wielkie boom. Ja o tym tytule wcześniej nie słyszałam, zanim Panek nie ogłosiło sprzedaży. I szkoda, bo jakbym wiedziała, że jest taki hype, to bym była jeszcze bardziej nahypowana. Ogólnie kupiłam tą mangę dlatego, że ludzie ją polecali i w ogóle mówili, że to jest świetny tytuł i mieli rację. I jak dla mnie jest to tylko po prostu kwestią czasu, kiedy ta manga dostanie anime, bo jest za dobra, żeby po prostu nie miała adaptacji. Animacja musi dostać prędzej czy później. Za duża sprzedaż, by się nie pokuszono o to i nie zbito większej pieniędzy jeszcze na tym tytule. Ja Spy Family trochę zaniedbałem, zatrzymałem się z czytaniem, chociaż o tym tytule wiedziałem dosyć szybko, w paru chyba rozdziałach wręcz, gdyż wychodził jakby na aplikacji Manga Plusie, oficjalnej aplikacji wydawnictwa i tam też się z nią spotkałem, ale szczerze powiedziawszy, ja troszeczkę jestem zaskoczony jakby tą sprzedażą pod tym względem, że nie sądziłem, że aż tak komedia jakby może się wybić. Nawet jeżeli sam też uważam, że jest bardzo dobra, to nie sądziłem, że aż tak coś, taki tytuł jest w stanie zawojować tak bardzo, tym bardziej, że właśnie tam się głównie skupia na aspekcie komediowym. Jakby fabuła jest tłem i jakby umożliwia wiele jakby akcentów komediowych.
pod tym względem jestem zaskoczony. W pewnym momencie nawet się zatrzymałem, nie z tego względu, że przestałem się ten tytuł w jakiś sposób podobać, ale po prostu jakby czasem dla mnie za dużo komedii, to nie jestem w stanie tego wydzierżyć. Czytanie tomika po tomiku, myślę, że nie dałbym rady, ale zgadzam się z tym, że to jest naprawdę świetny tytuł i pewne odświeżenie w tym zestawieniu najlepszej sprzedaży. Kugart? Ja osobiście tytuł znałem wcześniej, zanim się pojawił, chociaż jakoś nie za bardzo chciałem się... Znaczy, zacząłem, ale różnie mam z tymi, z czytaniem w online. Różnie bywa, czasami się nie chce. A wersję mangową, jak już była tak do łapki wziąć, to bardzo przyjemnie mi się czytało i ten tytuł bardzo lubię. Wydaje mi się aktualnie jeden z przyjemniejszych, który jest wydawany w Polsce. Jak nie najlepszy. Jeżeli chodzi o taki delikatny, ale jednak dobry tytuł, bo to jest takie okruchy życia, powiedzmy, połączone z całkiem przyjemną komedią, która nie jest wymuszona i jest o dziwo jak na japoński humor śmieszna. Może dlatego też jest tak popularna, bo to nie jest taki stricte japoński humor, jaki znamy, tylko raczej taki nieco bardziej ogólny, ogólnoświatowy humor. Więcej jest żartów niezwiązanych z stricte takim bardzo hermetycznym japońskim życiem, co uważam, że to jest duży plus. Jakby patrzeć, cała fabuła dzieje się też w, powiedzmy, Niemczech, więc to też daje możliwość autorce na właśnie takie... Autorce? Nie mam pojęcia. Nigdy nie wiem, kto się tam kryje za tymi wszystkimi pseudonimami. No właśnie, możliwość trochę bardziej takich ogólnych żartów, które nie są takie... Nie zawsze śmieszne jak te japońskie. Nie wiem, ja mam problem z japońskimi żartami i dużo japońskich komedii w ogóle do mnie nie trafia. To jest jedno z takich naprawdę niewielu, które mnie całkowicie bawią. No i bohaterowie są bardzo fajnie narysowani. Chodzi mi o jakby design postaci, a nie o ich wygląd. Mimika też jest świetna. Tak. Mamiczna, dokładnie. Myślę, że jakby Spy Family dużo jakby zawdzięcza właśnie swoim bohaterom i temu, w jaki sposób została wykreowana, by od samego początku raz, że z nastawieniem całkowicie, żeby to była komedia, a dwa, że ten wątek jakby rodziny, która została jakby zlepiona z przypadkowych osób, tak bardzo do siebie pasujących ostatecznie i pomimo tego, że wiele sytuacji zabawnych to tworzy, to i tak jakby z rozdziału na rozdział, z tomu na tom widać, że ich relacje coraz bardziej jakby się zżywają po prostu i naprawdę stają się tą z początku sztuczną rodziną prawdziwą. To też fajna obserwacja po prostu. W ostatnim tomie, piątym, był tylko jeden chapter, który mi się nie podobał, ale tak poza tym. Mnie w sumie ciekawi, że to jest jeden z takich tytułów, które są w zestawieniu, które właśnie nie mają adaptacji. A jakby nie patrzeć topka, to w większości przypadków tytuły, które są, były pierw popularne przez to, że miały anime. A tu jest w sumie na odwrót. Bo tego anime jeszcze nie ma. Taki fenomen, moim zdaniem to jest jednak fenomen, że tytuł, który nie ma anime, jest w topce. To co, myślę, że możemy przejść do miejsca, już się gubię, ósmego, na którym znajduje się My Hero Academia, która już ma aż 28 tomów, sporo, i 6 milionów sprzedanych kopii. Bajkę też dostanie piąty sezon na wiosnę, jeżeli się nie mylę, tego roku. Także tutaj jakby animacja jakby cały czas wychodzi razem z tą mangą, także to na pewno napędza sprzedaż. Nie wiem, czy wy czytaliście coś ten tytuł, gdyż manga dość daleko wyprzedza animację. Jest o czymś innym, mam wrażenie, niż to, co było dotychczas właśnie w anime. Jeżeli chodzi o mangę, to czytałam tylko pierwsze dwa tomy. I niestety strasznie się męczyłam, dlatego że tam są po prostu ściany tekstu, czego się nie spodziewałam. I mi akurat zdecydowanie lepiej ogląda się anime, niż czyta manga. Przez to właśnie, że tam jest tak tego nawalone. Przynajmniej w pierwszych dwóch tomach, które czytałam.
myślę, że pod tym względem to jest jakby problem Boku no Hero Academy, dlatego że tam strasznie jest dużo jakichś umiejętności tych bohaterów, które stara się jakby autor jak najlepiej wyjaśnić, ale mam wrażenie, że większość tych umiejętności jest tak beznadziejna i niepotrzebna, że jakich postaci ja w ogóle. Ja się dalej zastanawiam, jak Mineta przeszedł przez ten test, żeby było właśnie wykonać te roboty. I ta niewidzialna dziewczynka tak samo. Jaki cudem, to nie wiem, ale okej. Okay. Pewno nigdy się tego nie dowiemy. Poszukiwali. Nie wiem, Kuga, ty coś czytałeś? Oglądałeś? Jesteś na bieżąco? Jakieś mniej więcej 15 tomów czytałem, może 16, nie pamiętam już to dokładnie. Jeżeli chodzi o anime, jestem na bieżąco. Znaczy nie, sorki, nie skończyłem tego ostatniego sezonu. Jestem po połowie sezonu czwartego. Osobiście przyznam, że jak ta manga dopiero wychodziła, czyli było, nie wiem, powiedzmy 5 chapterów wszystkiego, to się zainteresowałem bardzo potężnie. Ale miałem pecha, bo trafiłem na skalnacje, które nie wiem dlaczego, ale po prostu osoba, która tłumaczyła na angielski, miała jakiś, nie wiem, dziwny fetysz wykorzystywania słów, których normalnie się nie korzysta w angielskim. Czyli ja tak naprawdę, to był jeden z naprawdę niewielu tytułów, gdzie ja musiałem sprawdzać cały czas, albo co chwilę, słowa po angielsku w słowniku, bo nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. I jakby przeczytałem te 5 chapterów i stwierdziłem, że nie, jestem po prostu dosłownie zmęczony tym, jak bardzo ktoś wyszukiwał słów, które są jakby potocznie nieużywane, tylko tak, żeby to brzmiało bardziej, nie wiem, elokwentnie. Ciężko jest mi to ująć. To po prostu to był jakiś bardzo dziwny osoba do skalnacji jak dla mnie. Dopiero później, tam nie wiem, z rok później, jak to już miało dużą ilość chapterów, to wtedy zawróciłem do tego i trafiłem już na normalną skalnację, było fajnie. I no tak, no jakby ja ogólnie Boku no Hero lubię, ale przyznam szczerze, że mam trochę podobnie jak z Tytanami, że w pewnym momencie nieco mnie zaczęło to nużyć. Wydaje mi się, że chyba problemem jest główny bohater, który jest dla mnie zbyt... jakby jest za bardzo kreowany na bohaterów jakby podobnie wyglądających z charakteru jak, nie wiem, Naruto, Goku czy coś w stylu. Chociaż jest inteligentny. To nie pasuje znowu do tego ukazania tych postaci. Przez to wychodzi trochę dziwnie dla mnie. O wiele bardziej dla mnie przyjemne są postacie poboczne, których troszeczkę są momentami zaniedbywane, przez to też się to czasami lepiej czyta, czasami gorzej czyta i ogląda tak samo. No, na przykład odcinki, które były w czwartym sezonie z tym Red Riot, były bardzo super, a odcinki z samym Deku to tak fajnie, no jest głównym bohaterem, no, musi go być dużo, ale no, każdy kogoś innego. Ja chyba jestem tutaj z nas wszystkich jakby najdalej, jeżeli chodzi o ten tytuł, gdyż w pewnym momencie uznam, że sobie, czy to zostałem przekonany przez znajomego, żeby poczytać tego trochę tytułu i wybiegłem dalej niż ma animacja i bardzo mi się podoba, w jakim kierunku to poszło. Jakby nadal są takie arki, które... Co też w piątym sezonie chyba będzie po prostu, że klasa A będzie się biła z klasą B i w ogóle jakby oni sobie tam ćwiczą nowe umiejętności, po prostu ćwiczą. Bardzo nie lubię tego systemu, jaki jest właśnie w tym tytule, że na przemian jest jakaś akcja związana z tym, co się ogólnie rzecz biorąc dzieje, czy to jacyś vilani, czy jakieś inne wątki. I na przemian to jest po prostu z jakimiś turniejami, treningami. Mnie to osobiście strasznie męczy. I też nie mam jakichś postaci bohaterów, tak jak tutaj Kugart mówił, Midoriya też za bardzo mnie nie pociąga. I nie jestem w stanie znaleźć postaci, które bym darzył jakimś ciepłym uczuciem. Raczej w drugą stronę się skłaniam. Natomiast to, co się dzieje w mandze, jestem chyba z 50 rozdziałów w plecy, bo już dawno nie czytałem, ponieważ znowu się zaczął jakieś praktyki i uznałem, że nie dam rady po prostu.
ale chociażby to, co czytałem, to był jeden ark całkowicie poświęcony vilanom. Raz, że w ogóle coś takiego ma miejsce, to super, gdyż uważam, że oni przede wszystkim mają fajniejsze umiejętności, ale też są tam rozwijani normalnie. Jakby nabywają jakby nowe umiejętności, ale także poznajemy ich backstory i motywacje do tego, czemu to czynią. To naprawdę jakby fajnie. Jest to druga strona monety w My Hero Academy, która moim zdaniem jest dużo lepsza, a mniej czasu się na nią poświęcało, przynajmniej do tej pory. Widziałem tam jakieś screeny, co mniej więcej się dzieje w obecnych rozdziałach i jeżeli to będzie tak naprawdę jak wygląda, to szykuje się naprawdę porządny materiał właśnie poświęcony głównie antagonistom, którzy w moim mniemaniu troszeczkę tutaj odbiegają od takiego czystego antagonizmu, żeby nie powiedzieć od razu, że są źli totalnie i trzeba ich zwalczać, co dzięki temu myślę, że też ten tytuł w jakiś sposób zyskuje, ale jeżeli jesteście z animacją jedynie na bieżąco jakby i nie czyta się tej mangi, to myślę, że póki co to... Zdaje mi się, że ten piąty sezon będzie jedynie poświęcony właśnie temu turniejarkowi, czy to nawet nie jest turniej, to po prostu się tam klepią dla klepania. Tak, to też w ogóle głupi wątek dla mnie, jakby niepotrzebny. Tym bardziej, że ta druga B-klasa też jest taka jeszcze gorsza, ma umiejętności, także nie rozumiem. Ale dopiero później mam wrażenie, że będzie właśnie z tymi vilanami i wtedy się robi naprawdę ciekawie. No, to są wyjątki, tak? Ale jakby patrząc chociażby na tą klasę A, to jakby oni, niektórzy mają tak beznadziejne umiejętności, do tego jeszcze mają negatywy przy tych umiejętnościach, a chociażby taki właśnie protagonista Midoriya co chwilę dostaje jakieś power-upy i pomimo swoich ograniczeń początkowych, to mam wrażenie, że to zmierza w takim kierunku, że on po prostu jest niezwyciężony i może wszystko, nawet więcej od All Might'a. Także to mi się nie podoba. No, to znaczy, bo jakby nie patrzeć, o to w sumie chodziło od początku, że on ma być nie tyle jego... kopią tylko. Tak, to jakby to właśnie miało być... Jakby, o to też chodzi w sumie w tej mocy, że ona z pokolenia na pokolenie ma być coraz potężniejsza, bo jakby tu nie chodzi o samo przekazywanie potężnej mocy, tylko przekazywanie takim osobom, żeby tą moc jeszcze były w stanie bardziej wykorzystać. Jakby Midoriya faktycznie jest tak napisany, żeby on tą moc był w stanie wykorzystać na 150% w stosunku do tego, co robił All Might, bo on jest jakby takim ziomeczkiem, który dużo wykminiał. Tak? Jakby to, trochę mi się wydaje, to straciło później na znaczeniu, ale w pierwszych chapterach, czy na pierwszych odcinkach to było bardzo ważne dla niego, tak, że on w sumie był takim ziomkiem, który siedział i wszystko prześledził, przenotował, wykombinował wszystkie taktyki przeciwko, prawie taki jak Batman, czyli że miał na każdego miał haka, tak jak go pokonać. Trochę brakuje w późniejszych chapterach, nie wiem dlaczego tak zostało to olane, ale ogólnie Midoriya właśnie jest taką postać, która ma to wykorzystać o wiele, wiele bardziej. Więc jakby pod tym względem to akurat jest spoko. A tutaj mi chodziło o to, że jakby on nabywa nowe umiejętności, tak to przynajmniej tam, gdzie obecnie jestem, było nakreślone i kreowane, że właśnie całkowicie jakby stracił to, kim był na początku, że właśnie przygotowywał się jakoś, robił notatki, to też był jakiś aspekt humorystyczny i tylko mam wrażenie, że do tego jedynie obecnie zepchnięto. Natomiast obecnie jakby mam wrażenie, że po prostu nawet bez ćwiczeń on nagle zdobywa te moce. Jakby to mi się trochę gryzie z tym, że patrząc chociażby na pozostałych bohaterów, to jakby jest tak bardzo wystawiony na piedestał, że no pewnie przemawia przeze mnie też, że po prostu jego charakteru za bardzo nie lubię, ale nie w ogóle jakby... Jego postać mi tutaj mierdzi miejscami. Ale sprzedaż jak najbardziej, myślę, że jeżeli chodzi o to, zasłużona głównie ze względu na to, że dużo więcej poświęcono czasu na te
poboczne postacie, które wcześniej jakby się nie ukazywały, ale także tych antagonistów. Na siódmym miejscu mamy Pięcioraczki, tytuł, który już się zakończył. Niewiele więcej od My Hero Academy sprzedanych kopii. Natomiast jeżeli chodzi o Pięcioraczki, to obecnie wychodzi drugi sezon, który bardzo możliwe, że zakończy historię, pomimo że to będzie jakby dużo mniej zekranizuje, ponieważ przy drugim sezonie pracuje autor mangi i z tego co wiem, zakończenie, a dokładnie wybór dziewczynki ma być inny niż w pierwowzorze. I z taką myślą ten drugi sezon jest właśnie Boże, tworzony. Boże, czy była szansa? Bardzo możliwe. Na zakończenie lekarzy z dziewczyny. A to też o, coś. O, no tak, to zakończyli. Ale nie, to jakby to jest przyjemne, bo ja jakby czytałem mangę. Nie wiem, czy ktoś z was przeczytał do końca. Nie, jest. Ja czytam na bieżąco z polskim wydaniem dopiero drugi tomik. Ja nic nie czytałem. A, to jakby ja przeczytałem i jakby nie jestem zadowolony z zakończenia, a bardziej z tego... Nie ta dziewczynka. Tak, nie ta dziewczynka, więc jakby to mnie bardzo cieszy, że jest, może być inny wybór w anime. Chociaż ja właśnie słyszałam, że dużo osób było niezadowolonych, że akurat tą osobę wybrał. Znaczy, kurczę, sam nie wiem, bo jakby w internecie trochę śledziłem też to, co się działo. Przyznam szczerze, że trochę inna postać była bardziej popularna, ale ta, która została wybrana na koniec, też miała jakby swoją rzeszę fanów. Co ciekawe, nawet osoba, która robiła skalnację, była strasznie... czuć było w tłumaczeniach, ale bardziej w tym, na przykład po chapterze czasami są dodawane jakieś, wiecie, opisy czy coś od samego osoby, która tłumaczy, to jakby ta osoba od razu była zainteresowana, żeby ta dziewczynka, która została wybrana, była od razu wybrana. To ciekawe akurat. Nie, na szczęście póki co jakby spoilery uniknąłem. Która to jest? No, nie chcę. Nie chcemy. Czemu? Bez sensu. Nie baw się w Zupka, proszę cię. A, nie, proszę cię. To jest najgorsze, co mogłaś mi zrobić, wiesz? No dlatego nie bądź Zupkiem 2.0. Takie nie. Słowa. Tak, znaczy ja może jeszcze tylko tak z racji, że może jestem najwięcej na temat tego tytułu, to może jeszcze przybliżę co mi się podoba w tym. Jedna rzecz, którą bardzo lubię, to jest praktyczny, bo nie mówię, że całkowity, ale praktyczny brak fanserwisu. Co dla mnie jakby w większości haremówek jest właśnie tym największym minusem, że jest bardzo dużo fanserwisu, którego ja, no, wiem, że to brzmi głupio z ust faceta, ale ja nie przepadam za tym. Jakby denerwuje mnie, drażni i wkurza jakby niepotrzebny fanserwis, który jakby ma napędzać, nie wiem, sprzedaż czy popularność danego tytułu. Tutaj jest on w ilościach, no, naprawdę malutkich. Zdarzają się tam takie sceny, ale to są takie sceny po prostu z racji bardziej humoru japońskiego, mi się wydaje, aniżeli samego faktu, że autor chciał, nie wiem, jakoś wielce poświntuszyć. I to mi się bardzo podoba, że tego jest bardzo mało, chociaż główny bohater jest trochę mniej głupi. Chociaż jest mądry, to jest głupi. Nie wiem, czy to przez to, że najprawdopodobniej w tym drugim sezonie, co tu nie wychodzi, trochę poucinano, ale mam wrażenie, że właśnie w tym drugim sezonie Protag jest jakby mniej głupi, niż to miało miejsce do tej pory i jakby dużo szybciej łapie pewne sygnały, czy też... po prostu bardziej rozumie jakby te relacje damsko-męskie. To znaczy, wiesz, że w Bandze też to było właśnie fajne, że on jakby ewoluował. To nie była taka postać od początku do końca taka sama, tylko on faktycznie się zmieniał też razem z tymi postaciami, bo też tu mi się podobało, że jednak często w haremówkach mamy to, że te postaci się mało zmieniają i można powiedzieć, że na początku jakie są, tak do samego końca będą takie same. Albo tam z, nie wiem, z delikatnymi zmianami, a tutaj większość postaci, praktycznie chyba wszystkie, przeszły taką naprawdę ewolucję, jak, praktycznie jak w Pokemonach. Wskoczyły na całkowicie inny level w byciu sobą. Właśnie myślę, że to też jest jeden z atutów tej serii, że właśnie te tytułowe jakby pięcioraczki
które pomimo tego, że są w jakiś sposób bardzo do siebie podobne, to całkowicie różnią się pod wieloma aspektami i to jakby z czasem jakby coraz bardziej widać i w jakim kierunku chcą iść. Jakby pomimo tego, jak bardzo są zżyte i jak bardzo to by mogło się zdawać, że wszystkie będą tak ściśnięte wokół siebie, to one idą jakby własnymi ścieżkami i się rozwijają na własny, oryginalny sposób. To myślę, że to naprawdę rewelacyjnie wypada w porównaniu właśnie do jakichś innych haremówek, które zazwyczaj, tak jak mówię, są nastawione na jakiś fanserwis czy coś w tym rodzaju. No ale to tytuł już się zakończył. Zobaczymy, czy drugi sezon też będzie... Tak nie jestem w stanie powiedzieć obecnie, czy to na 100% drugi sezon zakończy jakby historię i gdzieś jakaś dziewczynka zostanie wybrana, ale jeżeli tak, to ja zapewne sięgnę po mangę, żeby po prostu sprawdzić, kto inny był i czy wartościowe rzeczy poucinano względem adaptacji, czy też nie. Natomiast na szóstym miejscu mamy drugą serię, która też dość niedawno się jakby zakończyła, która liczba sprzedanych kopii nie różni się diametralnie od dwóch poprzedników, czyli Neverland, The Promised Neverland, który obecnie też ma, wychodzi obecnie drugi sezon, który obrał zgoła inną ścieżkę, to wiele osób twierdzi, że popsuli, gdyż poleciało jakby całkowicie inaczej, gdyż autor współpracuje, tak jak w przypadku pięcioraczek, mam wrażenie, że tylko to jakby ich łączy. Współpracuje przy produkcji anime i chciał poprawić wiele rzeczy, które zostały zaniedbane w mance, czy coś w tym rodzaju. No to nie dość, że jak dla mnie przynajmniej druga część mangi jest gorsza niż pierwsza, że ta najciekawsza część to była jednak tym Graceville, to jeszcze zmieniają to wedle swojego uznania. Przepraszam bardzo, Goldie Pound jest strasznie ważnym arkiem i to, że oni robią jakieś dzikie akcje, dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza, że jest też wspomnienie o Goldie Poundzie i pewnej postaci z tego w 19 tomie mangi i to jest bardzo ważna postać i dużo zmienia, więc ja nie wiem, jak oni to zrobią. I ja jestem aktualnie zła, bo z tej mangi można by spokojnie zrobić 3 sezony, a oni chcą to upchać w 2 i to w taki sposób, więc ja jestem z tych ludzi, którzy są bardzo źli na to, w jaką stronę to poszło. Ja przyznam się szczerze, że rozumiem twoje podejście, jakoby gniew. Ale frustracja. Nauczyłem się przez te wszystkie lata śledzenia głównie mang. Nauczyłem się tego, w sumie nie tylko mang, bo to też w przypadku książek i filmów jest to samo. Nauczyłem się, że wyjście poza swoją strefę komfortu to jest bardzo dobra rzecz, a z tego też tytułu uważam, że dzięki temu, że coś powstaje w inny sposób, masz możliwość poznania dwóch różnych historii, więc jakby to nawet jest przyjemniejsze, prawda? Czyli co robią drugi sezon, żeby był tylko reklamą mangi i haha, jak chcecie poznać, co było w międzyczasie, to czytajcie mangę? Nie, bardziej mi chodzi o to, że jakby masz całkowicie dwie różne historie, że ta historia podziała się w taki, a nie inny sposób, a druga podziała się tak. I jakby masz możliwość alternatywnej historii, poznania alternatywnego wydarzeń, jakby to daje ci możliwość obcowania dwa razy więcej z danym tytułem, który się tak lubi. Czy czytać mangę? No tak. Ja sobie zdaję z tego sprawę, no tylko to bardziej mi chodzi dla osób, które jeżeli już czytały mangę albo przeczytały mangę i śledzą teraz tytuł, bo bardzo lubiły, no właśnie to też może być problematyczne, bo jeżeli ktoś bardzo lubił mangę, to nie chce, żeby była zmieniana. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jak mówię, no w tym można też znaleźć jakiś pozytyw. Chociaż ja nie wiem, ja nie oglądam, więc ciężko mi się wypowiedzieć. No ja siedziałam z mężem, oglądamy? I ja tak miałam takie, ale zaraz, a przecież nie było tej sceny, nie było tego, co oni to zmienili? I po prostu musiałam, wiesz, zatrzymywać i tłumaczyć, co jeszcze było pomiędzy, co wycięli. To ja się tutaj bardziej bym skłaniał ku wypowiedzi Kugarda, z tego względu, że jakby... Jeżeli chodzi o samą magię, ja jeszcze jej nie skończyłem, gdyż z tym w odróżnieniu od Tytanów się wstrzymuję, żeby dokończyć w internecie i czekam na
wydanie polskie. Ja przyjąłem tak samo, dlatego też jeszcze jestem... Ja też czytam polskie. Też jestem troszeczkę w plecy, bo czekam już na ostatni tom, żeby przeczytać cztery na raz. Żeby sobie tą historię dokończyć tak jednym cięgiem. Ale jeżeli chodzi o to, to ja nawet... Chyba zdaje mi się, że mam 18 tomów w sumie obecnie. I się zatrzymałem w 17, gdyż nie byłem w stanie osobiście już czytać tego. Za bardzo się denerwowałem, w jakim kierunku ten tytuł poszedł po prostu. Ja się nie dziwię. Czekaj, 17... To ja w 16 miałem podobnie. Już to wcześniej się zaczynało, bo dla mnie po prostu pierwszy, jakby większy ark, czyli to, co działo się w pierwszym sezonie anime, jest najlepsze i tyle. Tak. To się zgadzam, że to jest top tier. No, dokładnie. Później jakby te jeszcze 2-3 arki po tym, że to są mniejsze arki, jakby to właśnie to Goldie Pound mniej więcej. No, ono było też bardzo fajne, też mi się podobało. Było inne całkowicie, ale to też miało swój klimat, to, że jakby tak... Jakby akcja dzieje się całkowicie zgoła inaczej, to też było przyjemne. Ale właśnie już po prostu po tym pierwszym sezonie, bo to nie jest pierwszy ark, no już nieważne, strasznie to właśnie tak jak powiedziałeś, się zmienia ten tytuł z arku na ark. Coraz więcej postaci przychodzi, przez co te, które już były, tracą na tym, bo jest jakby na więcej postaci trzeba poświęcić czas. To raz, a dwa, że... Właśnie ten każdy ark się czego innego jakby uczepi i o czymś innym kompletnie jest. A tu Battle Royale, tu przygodówka, tutaj jakieś tajemnice, tutaj odkrywanie przeszłości. Ja się strasznie mieszałem z tym, że sobie czytałem i tak, kurczę, ten tom jest o tym, a ten już kompletnie o czymś innym. Jakbym w ogóle inne historie czytał, miałem po części takie wrażenie. Natomiast to, co się dalej dzieje, końcówka, to, co słyszałem, to wiele osób jest bardzo niezadowolonych z tego, jak się zakończył ten tytuł. Ale to właśnie i w jakim kierunku to obecnie dla mnie zmierza, to strasznie byłem niezadowolony. Jakby cały czas nawiązując do tego, co Kugart powiedział o jakby animacji, że w innym kierunku poszło i ja po części jestem... Może niezadowolony, ale rozumiem i nie należy do osób, które by za to krytykowały. Pomimo, że Goldie Pound, jak i parę jeszcze arków zostało wyciętych i parę fajnych postaci także zostało wyciętych, to jakby podchodzę do tego optymistycznie, że może nie będzie... To też jest jedna rzecz, którą się troszeczkę obawiam, że po prostu... to będzie jeszcze gorzej wyglądało niż manga pod koniec, ale że z jakąś pewną nadzieją, że pomimo, że zostało jakby wycięte sporo dobrego, to dostaniemy coś dobrego w zamian za to, co było w mandze złe. Może nie do końca złe, ale jakby dziwne, niefajne. Nie no, wydaje mi się, że tworzenie, bo jakby to nie jest żaden spoiler moim zdaniem, tworzenie z postaci Mary Sue to jest złe. I jakby jeżeli tego nie będzie, to będzie lepiej. Przynajmniej jakby to mój główny zarzut. Nie wiem, możliwe, że wam chodzi o coś innego, ale dla mnie głównym zarzutem właśnie było tworzenie z głównej bohaterki Mary Sue. Czyli wiecie, przysłowiowej postaci, która jest idealna pod każdym względem. Tak, w ogóle... To, co ona tam mówi, że ona chce każdego ratować, to też mi wpływa. Tak, to są rzeczy, których ja bardzo nie lubię, bo znaczy rozumiem, że istnieją ludzie, którzy mają takie założenie życia, że chcą ratować wszystko i wszystkich, ale to po prostu... Czasami się nie da. Dokładnie. Dokładnie. Czasami trzeba wybrać mniejsze zło. Tak. Nieważne, mniejsze czy większe, zło to zło. Już nawiązując do innej ekranizacji. No właśnie, ten Neverland animacja i manga w trochę dziwnych kierunkach poszła i jestem optymistyczny, że będziemy nastawiony do tej animacji i mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś dobrze, ciekawie. Jest to z pewnością coś innego, może lepszego, zobaczymy. Przecież ciężko powiedzieć, bo jednak to, co tam w mance się dalej działo, to tak jak mówiłem, po prostu dla mnie to było po prostu tragedią pod wieloma względami i
ciężko mi się to czytało i dlatego do tej animacji jakoś inaczej podchodzę niż większość osób, która... Nawet jeżeli właśnie nie podoba się końcówka, to właśnie jest zła za to, że pominięto te parę postaci i wątków. A ja jakoś super nie byłem przywiązany do tego tytułu, poza tym właśnie sierocim córkiem. To też dla mnie, już znam tą historię, nie muszę jej jakby drugi raz oglądać. Trochę dziwne jakby podejście, nie powiedziałbym o wielu innych tytułach, które chciałbym, żeby były jeden do jeden zekranizowane, ale w tym przypadku akurat jakoś to mi pasuje, tak jakoś, no. Ale no to myślę, że wszystko o tym Neverlandzie powiedzieliśmy, co złe i dobre. A na piątym miejscu mamy coś, co się wbiło tak o, czyli Jujutsu Kaisen. 6 700 000 sprzedanych kopii. Zapewne zawdzięcza to aktualnie jeszcze wychodzącej animacji. Nie, czytaliście, oglądacie? Ja czytałem. Ja oglądam. Przecież mi się o wiele lepiej ogląda niż czyta, bo ja się męczyłem czytając. Bardziej niż Boku no Hero, osobiście. I jak zacząłem czytać, od razu się odbiłem, a to też było tak samo jak z Boku no Hero, to po prostu wyszło jakieś, nie wiem, 5 chapterów i odbiłem się całkowicie. A jak wyszła animacja, to zacząłem oglądać i taki, no to fajnie się to ogląda. No to fajne nawet. Ja mam straszne vibe z Bleacha, jak to oglądam. Tak. Zgadzam się. Ja jestem dopiero na 7 odcinku. Ja chyba podobnie. Ja praktycznie anime nie oglądam, jakby to jest jedno z naprawdę niewielu, które oglądam w ogóle. Więc to i tak dla mnie to jest coś. Ale ja jakby trochę podobnie właśnie do ciebie, Kugart, pod tym względem, że kiedyś, chyba nawet jak była zapowiedź, że manga dostanie anime, to uznałem, że sobie spróbuję. I przeczytałem dwa rozdziały i powiedziałem, że nie, to nie ma szans, po prostu ja nie dam rady tego czytać. Wtedy miałem drugie podejście do tego. Też się odbiłem. I tak jakby podobnie do ciebie, jakby animacja dużo lepiej mi się to przyjemnie ogląda, tym bardziej, że to robi studio, gdzie się pracownicy może zapracowują, czyli MAPPA, ale kawał dobrej roboty wykonują. I ten tytuł dużo lepiej wygląda niż manga, bo manga nie jest jakoś super, mi się zdaje, narysowana. A to jest jakby kolejny shounen obok Kimetsu, mi się zdaje, który tak po prostu sobie wszedł do tej topki, nie zważając na nic, nie obchodzi ich tytuły, które tu są od dawna i po prostu od razu się uplasował na tym piątym miejscu. I mi się zdaje, że to będzie jeden z tych tytułów, które może nie dogonią nigdy Kimetsu, bo to dla mnie jest jakby niemożliwe, przynajmniej na razie, ale to jest tytuł, który mi się zdaje, że też znowu pokonał One Piece'a i to niedługo, tym bardziej, ja że patrząc na to... przypuszczam, że... Ja myślę, że nie. A? Nie, przynajmniej dla mnie nie wydaje mi się, żeby to było aż tak dobre, żeby pokonał One Piece. Ale to moje zdanie. Z tego, co wiem, to na przykład za styczeń sprzedaż Jujutsu Kaisen wynosiła ponad 5 milionów. Także jeżeli patrzeć na to, że roczna sprzedaż One Piece'a to jakieś 8, to mi się zdaje, że to jest jakby jak najbardziej w zasięgu Jujutsu. Ja przypuszczam, że to może być troszeczkę podyktowane faktem, że skończyła się era niektórych shounenów. Czytaj właśnie Bleach, Naruto, Dragon Ball był jeszcze wcześniej. I teraz jakby wchodzi... świeża krew, tak to nazwijmy, i znowu jest fala młodszych, która ogląda na bieżąco te tytuły, jakby tym się okropnie jara i to tak przypuszczam, jest trochę większa ilość niż ci, którzy pozostali jeszcze przy One Piece'ie, bo One Piece może, chociaż wątpię, dość mało osób nowych zbiera. To są raczej już tacy stali bywalcy, którzy są tutaj od tych 20 lat, siedzą i zbierają te tomiki.
nie ma już takich nowych ludzi, którzy tak właśnie przychodzą i zbierają z chęcią. I dlatego te tytuły takie jak Kimetsu, Jujutsu czy My Hero Academia są w ogóle w topce, dlatego że to są właśnie ta świeża, nowa krew shounenów, bo shounen to jednak jest to najpopularniejsze coś w mandze. Może być wiele świetnych mang tytułów po prostu 10 na 10, ale to shouneny zawsze są tym najpopularniejszym i najbardziej mainstreamowym, co przechodzi w ogóle jeszcze do Europy czy tam Ameryki. Więc jakby to przypuszczam, że Jujutsu, jeżeli skończy się ten sezon dość dobrze i następny wyjdzie, to myślę, że spokojnie ma szansę być dziś wysoko cały czas. A właśnie to na bardzo ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, jakby, że czy te tytuły stare shouneny w większości już podogasały, ich świetność minęła. Bo niby Naruto jest dalej kontynuowane Boruto, ale to w ogóle nie ma podejścia i porównania do tego. Może kiedyś stanie się... A Bleach ma być wkrzeszony, to ciekawe. No to za... Ale manga? Czy anime? Anime. No to tak, to wiem. To może Bleach się znajdzie gdzieś tutaj, chociaż na półrocze czy coś. Ja myślę, że może się pojawić na miesiąc czy na pół roku przez to właśnie, że wróci anime. Chociaż też raczej będzie jak z One Piece'em. Tak te strzelam. Osoby, które paliły mangę, teraz będą stać kolejce. Tak, dokładnie. Chociaż nie, no dla mnie Bleach akurat ma naprawdę mocno, grubą krechą wyrysowane, w którym miejscu się kończy. Na Aizen, nie? Tak, jakby to jest tak oczywiste, że to aż szkoda w ogóle to kontynuować, bądźmy szczerzy. I nawet autor sam jakby może nie tyle powiedział, co wiele razy wskazywał palcem, gdzie to się kończy i mówił o tym, jak zły na wydawnictwo, że kazali mu robić dalej. No i wyszło jak wyszło i w tym przynajmniej autorka chyba, Kimetsu no Yaiba, Luna się właśnie nie dała jeszcze zakończyła tak. Tak, ja się bardzo cieszę, chociaż przypuszczam, dobra, do tego przyjdziemy za chwilę, to może nie będę ten już wspominał. Bo chciałem akurat właśnie do się zakończyć. Już zaspoderowałeś coś dalej, tak się nie spodziewał. Totalnie nikt. Żaden. Ale jeszcze to jakby Jujutsu, że jakby to jest, mam wrażenie, że troszeczkę się struktura społeczeństwa czytającego mangi zmieniła o tyle, że te stare shouneny, jak właśnie One Piece, Naruto i te wiele innych, czy nawet Black Clover, który jest jakby strukturą bardzo podobne do nich, to już nie są aż tak popularne, jakby te nowe shouneny właśnie Kimetsu, Jujutsu są inaczej, w trochę inny sposób przynajmniej pisane i te światy, też kreacja tego wszystkiego zupełnie inaczej wygląda, przez co przez to, że się dużo różnią, a jednocześnie one się jakby bardziej spodobały, mam wrażenie, niż to. Znaczy, ja myślę, że to bardziej jest związane z tym, że wszystko się w jakiś stopniu rozwija. Tak jakby nic nie stoi w miejscu. I jakby tworzenie cały czas tej samej historii, to by było tak jak z Black Cloverem. No, on sobie istnieje, chociaż widać ewidentnie skąd są naleciałości, skąd są brane inspiracje, żeby nie nazywać tego inaczej. I jakby on sobie istnieje, on znalazł dla siebie fanów, jest jakaś tam nisza, czy tam może trochę więcej niż nisza, ale no właśnie każdy gatunek musi się rozwijać, tak? Jakby żaden gatunek nie może stać w miejscu. Kiedyś mieliśmy tego Dragon Balla, potem właśnie się to rozwinęło na, powiedzmy, nie wiem, tego Naruto, bo przecież wiele osób uważało, że Naruto jest wielkim pogromcą Dragon Balla. No w jakimś stopniu był, tak? Bo była nowa krew, nowa młodzież, która oglądała Naruto i ona była zakochana w Naruto, a Dragon Ball był taki mech. I tak samo jest teraz, tak? My bardziej pamiętamy, nie wiem, Naruto, tak? A mniej i mniej troszeczkę podchodzimy do tego, bo ale to się rozwija, wszystko idzie do przodu, bo nie możemy stać w miejscu. Nic nie może stać w miejscu. Nawet haremówki się zmieniają, jak widzimy. No to no, jakby rynek całkowicie się zmienia. Te topki sprzedażowe dokładnie to pokazują. No, ale też rynek się, myślę, że dużo zmienia ze względu też na to, jak bardzo manga, czy też jak nowelka, animacja stała się globalnym fenomenem. Jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, 20 lat temu ludzi wyśmiewano nawet w Polsce,
czy tam głównie Polsce, za to, że się takimi rzeczami interesują, a teraz jest jakby to... Teraz jest inaczej? Potwierdzam. Coś się zmieniło tak, w tym temacie? Bardziej, jakby... Ja w pracy czytam mangi i nikt tego nie widzi problemu, tam nie bym się wstydziła. Ja to robiłem od zawsze, czytałem, jakoś nigdy mi to nie przeszkadzało. Nie no, mi gimnazjum przeszkadzało, znaczy w sensie... Było ciężko. Ale, no, ale ja uważam, że jakbyś... Ale z drugiej strony, gdyby gimnazjum istniało dalej, zacznijmy od tego, i byłabyś w tym momencie w gimnazjum, teraz, do 2021, dobra, może nie, bo są zamknięte gimnazjum, byłyby zamknięte gimnazja, to gdyby były otwarte i istniały, i był ten 2021, to myślę, że dalej byłabyś, nie, może nie gnębiona, bo to jest, uważam, złe słowo, ale... Ale myślę, że byłoby więcej osób, które byłyby. Może więcej, ale ciągle uważam, że to jest tak samo jak na przykład, nie wiem, ludzie czytający fantastykę. Fantastyka jest o wiele dłużej i w Polsce znana też o wiele dłużej jakby, a ciągle ci ludzie są w jakimś stopniu wytykani palcami. Może nie już dosłownie pokazując, że on jest jakiś trendowaty, ale jakby gimnazja ciągle, albo bardziej szkoły podstawowe, gimnazja swoimi własnymi prawami się troszeczkę dalej kierują i wydaje mi się, że prostototekowo dzieci są strasznie złe. To są straszne stworzenia. Tak. Dlatego wydaje mi się, że to też problem, że w pracy nie masz takiego problemu, bo ludzie dorośli mają trochę więcej taktu. Może no, nawet ktoś uważa, może ktoś myśli o tym, że okej, to jest trochę niefajne, że ona to robi, ale w sumie co mnie to do tego, tak? Jakby to nie jest moja sprawa. Nie będę teraz, nie wiem... rzucać wulgarnymi słowami na nią czy coś, bo już nie jesteś w gimnazjum. Tak jakby ludzie trochę dorastają, przynajmniej niektórzy. Nie no, koleżanka czyta Harlekina, ja sobie czytam. To Slime'a, nie? To co mi się zdaje, że może jakby to porównując właśnie do fantastyki, to mi się przynajmniej wydaje, że to jest o tyle się różni, że to czytanie fantastyki, czy po prostu takich książek, że to się utrwaliło w jakimś stereotypie, że jakie te osoby są po prostu, przez, nie wiem, po prostu, nie ciągnąć bardzo tego wątku. Jakby to dłużej to trwało, natomiast manga, animacja jakby dużo krótszy miało ten okres wejścia. Jakby zastraszającym. Obecnie tempie mi się zdaje, że to wygląda, że ten wzrost zainteresowania jakich osób, które w tym siedzą, chociażby jeden tytuł przeczytały, obejrzały, że wiedzą, co to jest, że to jest, nie traktują osób, które to robią nawet w miejscach publicznych, jako kogoś innego, dziwnego, strasznego. Tym bardziej to w szkołach, gdzie to zazwyczaj się w tym okresie poznaje, wchodzi w ten świat. Jakby dodawali teraz do lejsów Tazosu z Kimetsu, to byłoby po prostu. Pewno tak, ale to właśnie to też jest ten problem, że sam fakt tego właśnie czytania, tak, nazwijmy, w jakimś stopniu jest już bycie trendowatym, bo zamiast dobrze się bawić, nie wiem, robić coś innego, ty czytasz. Jezu, jak można czytać, tak? Jakby no, są o wiele lepsze, fajniejsze rzeczy do robienia niż czytanie. Może jeszcze ty na to rzeczy wydajesz, byś sobie fajki, nie wiem, coś konkretnego wydał pieniądze, nie to czytać. Dokładnie. No nic, myślę, że... No, dobra, lecimy dalej. Możemy tak polecieć. Na czwartym miejscu znajduje się Haikyuu, czyli sportówka. 7 milionów sprzedanych kopii. Nie wiem, czy Haikyuu chyba jeszcze się nie zakończyło, czy już się zakończyło? Chyba się zakończyło. Szybko sprawdzę. Tak, zakończyła się. 45 tomów. O proszę, jestem zaskoczony, nie wiedziałem nawet. Nie wiem, czytaliście Haikyuu? Bo ja osobiście nie. Nie, nigdy się nie zebrałem. Ja nie lubię sportówek. A ja bardzo lubię sportówki. Tylko Yuri on Ice z wiadomych przyczyn. Więc pewnie kiedyś na niego przyjdzie pora, ale aktualnie cały czas ubolewam nad tym, że Hajime no Ippo wychodzi tylko raz w tygodniu. No, a animację chociaż oglądacie? Czy też nie? Nie. To znaczy, ja oglądałem, ale teraz jestem na razie po dwóch sezonach, oczekuję na to, że będę mógł oglądać dalej. No to
To ja jedynie mogę powiedzieć o animacji, która w sumie w tamtym roku, czyli 2020, który omawiam w zasadzie, miała jakby Haikyuu to the Top, który był podzielony na dwa party, obydwa wyszły. I jeżeli, bo tak dostałem przynajmniej jakieś hinty, że w takim kierunku właśnie ten tytuł będzie szedł, w jakim ten sezon to the Top w jakiś sposób wyglądał, czyli strasznie dużo mniej gry samej, a poznawanie bohaterów, którzy zaraz sobie odejdą. To w drugim parcie było po prostu jedna rozgrywka przez większość jakby sezonu, tak to już nazwijmy, gdzie właśnie mało było jakichś zagrywek, jakichś fajnych zanimowanych akcji, gdzie się czuło jakiś dreszcz. To było, ale nie wiem, raz na odcinek, dwa, coś się takiego pojawiało. A przez większość czasu poznawaliśmy bohaterów przeciwnej drużyny, rozwijaliśmy. W ogóle mam wrażenie, że dopiero teraz w tej animacji autor na tym etapie się zorientował. Kurczę, fajnie było rozwinąć tych bohaterów, którzy grają. A tutaj też nie jest autorka? Ja mówię autor, domyślę, że autorka. A, okej. Znaczy nie wiesz, ja bardziej pytam, bo nawet nie wiem. Przyznam szczerze, że czasami potrafię po czasie się dowiedzieć, kto jest jednak, czy autor, czy autorka, więc jakby dla mnie zawsze zaskoczenie. Szybko wpisałem japoński mangaka chyba. Jeżeli tak naprawdę jest, że dużo bardziej skupiałem się nawet na tych bohaterach, którzy nawet pół odcinka jest w stanie animacja poświęcić było na to, żeby zaprezentować, rozwinąć, powiedzieć, czemu on gra i w ogóle. Postać, która jest jakby w jednym meczu. Jej już nie będzie. Już naprawdę mnie nie będzie interesowała nigdy. Zapomnę pewnie za tydzień o tej postaci, gdyż ona w ogóle nie była ważna pod żadnym względem, poza tym, że fajnie gra. To, że naprawdę w takim kierunku ten tytuł i manga poszła, to się boję. Bo już tutaj na jeżeli chodzi o animację, to czułem dyskomfort przez to, że ja nie oglądam siatkówki, tylko jakieś okruchy życia naprawdę. Do tego stopnia. Ale widać, że jakby manga się sprzedaje, ponad 7 milionów sprzedanych kopii, no to czwarte miejsce to jest bardzo wysoko. Tym bardziej, że to jakby tak jak tutaj, tak jak mówiłem, 45 tomów, to jest 400 ponad chapterów, no mało kto tyle usiedzi. Zresztą jest One Piece, ale no. Ale to jest sportówka, to jest jakby sportówki zawsze były. Hej, Kilku, nie ma strasznie duży fandom i co kiedyś pisze do wydawcy, żeby wydawali w Polsce. O, no to kolejna kwestia. Myślę, że jest popularny zwłaszcza wśród kobiet, z tego co kojarzę. No, nic dziwnego, jakby siatkówka jest dość w Polsce przynajmniej sportem, który jakby dość wiele osób się interesuje tym także, że kobiet i no, dużo jest ładnych chłopców, no to też nie ma co się dziwić. Tak? Mhm. Natomiast czy ten tytuł zakończył się? Ja wątpię, żeby on się już kiedykolwiek pojawił tutaj. Chyba, że właśnie w jakichś chwilowych momentach, na łamach właśnie kolejnych sezonów, które będą, mam nadzieję, lepsze. Ale też patrząc na to, jak jest oceniany ten tytuł, no to jest prawie 9 na 10 sumarycznie, także bardzo wysoko. Nawet jeżeli to jest sportówka, mam wrażenie, że sportówki jakby mniej sportówek wychodzi i więcej jest jakby stosunek, jest więcej tych dobrych niż słabych. To i tak to jest bardzo wysoki jakby poziom. Tym bardziej jak długa jest ta seria. Nawet już nie przedłużając, bo chyba za dużo nie mam na temat tego tytułu poza tym do powiedzenia, to na trzecim miejscu znajduje się One Piece, który nie jest ani pierwszy, ani drugi. I ma 7 milionów 700 tysięcy sprzedanych kopii. Ja osobiście nie czytam, nie oglądam. Od bajki się kiedyś odbiłem, za bardzo mi kreska przeszkadzała. Natomiast mangę mam pożyczoną, z 20 tomów leży u mnie na dywanie, ale jakoś się nie zabrałem. Może lepiej u was jest pod tym względem. No to chyba tylko kukarny ci miał coś do powiedzenia, bo ja też ani nie czytam. Ja nie jestem na bieżąco aktualnie, bo po tym jak skończył się ten poprzedni ark, nie ten, tylko ten poprzedni, to pomyślałem, że poczekam, aż będzie coś więcej. I teraz dopiero zabrałem się sportem za czytanie. Mam jakieś 80 chapterów w plecy w tym momencie. Czyli w sumie niewiele, biorąc pod uwagę, że jest ich prawie 1000. Już ponad 1000 jest chyba, 1000 czy coś takiego.
Tak, to już jest 1000 przekroczony, więc ta 80 to w sumie jest tak niewielka ilość. Okej, okay, anime już od jakiegoś wielu lat nie oglądam, bo po prostu jednocześnie czytając i oglądając to było bez sensu. Bo to jednak jest ten troszeczkę bardziej stara szkoła robienia anime jednak moim zdaniem. I tutaj za dużo problemu było związanego z tym, że to co jest w mance o wiele szybciej się o dziwo czyta i sprawniej niż to co się dzieje w anime. Bo tutaj jest tak, że jest 2 minuty na opening, 2 minuty na przypomnienie co się działo, gdzie kto jest, bo to też jest bardzo ważne oczywiście, przypomnienie co działo się w ostatnim odcinku, w ostatnich kilkunastu odcinkach, potem troszeczkę jakby fabuły, a potem znowu ending i tym co będzie w następnym odcinku i czasami jakaś śmieszna wstawka i sumienie tego odcinka wychodziło mi niż 15 minut, więc no to jednak jest mocno okrojone. Chociaż przyznam szczerze, że One Piece sam w sobie miał bardzo mało fillerów, więc to też bardzo przyjemne było, jeżeli chodzi o oglądanie anime. Ale ogólnie uważam, że One Piece ma, jeżeli chodzi o shoneny, ma coś w sobie, że on jest w stanie po tylu latach, on już naprawdę wychodzi miliony lat, a ja na przykład wracając do niego po jakimś naprawdę dłuższym czasie, bo chyba miałem przerwę ponad rok czytania, dalej jakby mam fan z tego. Jakby faktycznie te postacie, to wszystko co się dzieje jest po pierwsze zaplanowane. Widać, że autor jakby ma w głowie to co chce zrobić do samego końca. Co prawda bardziej bliżej tego momentu w fabule mu się jakby bardziej już klaruje co chce zrobić konkretniej. Ale jakby od samego początku ten zarys tego jest bardzo mocno widoczny. I jakby na samym początku, jakby nie wiem, w pierwszych chapterach mangi dosłownie pojawiają się postacie, które pojawiają się dopiero teraz. Tak faktycznie. Czyli po tych 20 latach dopiero faktycznie te postacie się pojawiają. A one już mają założone wtedy, że one będą. I jakby to dla mnie to jednak jest coś, co bardzo cenię. Bo wiele mang ma to w sobie, że powstają, może nie z tygodnia na tydzień, jak na przykład Fairytale, bo autor Fairytale sam mówił, że on z tygodnia na tydzień tworzy, on w ogóle nie ma nic zaplanowane. Tak, tutaj widać, że ten plan jest. Ja to lubię, bo wiele mang nie ma w ogóle żadnego planu, albo ma taki bardzo niewyraźny, gdzie sam autor w trakcie stwierdza, a w sumie nieważne, zmienię to teraz. Tak mi się podobało. A tutaj jednak to jest. I faktycznie o One Piece mogę się trochę mocniej jeszcze rozgadać, jako to jest fajne, ale na pewno zdaję sobie sprawę, że jest też grono antyfanów tego tytułu, bo to jednak jest pierwszy shonen, a po drugie dawniej miał dość słabą kreskę i to w mandze i w anime, więc jakby całkowicie zrozumiałe, że nie wszystkim podchodzi. Z One Piece'em właśnie przez to, jak początek ten wyglądał manga, to troszeczkę mnie odbiło, ale nawet... Ja naprawdę, jeżeli lubi się shoneny, to naprawdę polecam. Jakby to jest faktycznie taki shonen, który powinno się poznać, bo on jest dość dobry. Może nie mówię, że trzeba go od razu całego poznać, te 1000 i kilka chapterów, tylko sam początek, liznąć te powiedzmy, nie wiem, te właśnie 20 tomów i zobaczyć czym to się je. I to naprawdę jest niezłe. Jak się lubi shonen oczywiście, bo to dla kogoś, kto nie lubi shonenów, to nie zawarto. Ja tyle mam nawet problem z tym One Piece'em, że nie uważam, że jakiś tragiczny jest ten początek. Dość schematyczny, tak to ujmę, pod wieloma względami, ale... Znaczy, wtedy nie był aż taki schematyczny. Te 20 lat temu nie było aż taki schematyczny, teraz jak się to czyta, to takie to jest schemat, no to widzę schemat. Ale to w sumie nie on robił ten schemat. No tak, ale znaczy, to mnie jeszcze jakoś tak strasznie bardzo nie przeszkadza i o tyle mam problem z tym One Piece'em, że pomimo, że mam go pożyczonego i leży u mnie już pół roku chyba, To ja tego nie czytam, bo jakby nie mam nigdy takiego dnia, a przeczytałbym sobie One Piece'a. Zawsze jest jakby, jak chcę coś przeczytać, to sobie znajdę coś jakby, na co mam większą ochotę. I tak One Piece sobie leży, ja mogę sobie na niego patrzeć całymi dniami, tygodniami, miesiącami, ale go nie ruszę. Bo ty nie wiesz, że masz na niego ochotę.
Jakby to jest ten problem, tak samo ja miałem teraz z Dune'ą. Jakby Dune'a jest jakby, jak pewnie jak usłyszeliście tą nazwę, to wiecie, czym jest Dune'a, tak, prawda? Tak, pierwszy tom przeczytałem. Jakby osoby, które nawet nie czytają książek, wiedzą, czym jest Dune'a. Ja miałem zawsze tak, że jakby bardzo chciałem, ale z drugiej strony nie chciałem po to sięgać i dopiero po ilu latach, dopiero teraz chwyciłem się za Dune'ę i przyznam szczerze, że jakby żałuję, że tego wcześniej nie czytałem. Już dopiero teraz jakby poznaję ten smak tego, jak to jest dobre i przypuszczam, że niektórzy mogą mieć tak z One Piece'em, jeżeli lubią shonen. Mam nadzieję, że w 2021 będzie to rok łaskawszy dla One Piece'a w mojej czytelniczej półce. No ale to zobaczymy. Może w kolejnej omawieniu sprzedaży coś więcej o tym tytule będę mógł powiedzieć. Natomiast na drugim miejscu znajduje się Kingdom, przekraczając barierę 8 milionów sprzedanych kopii. Tytuł, który chyba tylko ja z tego zacną grona kojarzy, znam bardziej. Ja przeczytałam 2 chaptery i stwierdziłam, że jednak nie dla mnie. Cougar też. Ja coś tam liznąłem, ale to tak raczej na poziomie kilkunastu, ale na pewno nie dużo. To ja tylko tak pokrótce, gdyż nie jedynie z 250 chapterów to przeczytałem, ale to jest bardzo ładna, ładnie wyglądająca historia wojskowa dziejąca się w Chinach. Tam dużo jest jakby taktyk i jakby samego militaryzmu z czasów przed Bronią Palną. Dokładnie nie pamiętam jakichś czasów. I jest to tytuł, który bardzo mi się podoba. Uważam, że jest genialny, fenomenalny pod każdym względem. Ale też mam z nim problemy, jeżeli chodzi o czytanie, gdyż często mnie po prostu męczyło, przez co rzadko do niego wracam. Jak wracam, to przeczytam te z 50 chapterów, jak nie więcej, ale te problemy u mnie z czytaniem Kingdoma są, z tego też powodu bardzo cierpię, gdyż, jak mówię, no, dla mnie to jest fenomenalny tytuł, jeden z lepszych, jaki miałem okazję czytać. Tym bardziej, że lubię takie klimaty właśnie jakieś wojskowe, czy strategiczne myślenie na wojnie, to już w ogóle. Także, że ja się tym tytułem zawsze rozpływam, jak go widzę gdzieś wysoko, tym bardziej na drugim miejscu, pokonując tego przeburzydłego One Piece'a, to bardzo mi cieplutko na serduszku, ale no muszę kiedyś to ponadrabiać, gdyż no Kingdom jest takim tytułem, podobna struktura mi się zdaje, że właśnie ta sprzedażowa jak One Piece, pod tym względem, że no to jest długa seria i zapewne tutaj wiele osób, które kupują ten tytuł, to po prostu siedzą w tym od dawna i raczej tutaj te dwa tytuły nie mają jakoś często napływu nowej, świeżej krwi czytelniczej. Ale to myślę, że od razu możemy przechodzić do pierwszego miejsca, na którym jest nie kto inny jak Kimetsu no Yaiba, 82 miliony sprzedanych kopii. I to jest zatrważający wynik. Nie udało się przekroczyć 100 milionów, na co troszeczkę liczyłem. I z tego miejsca też warto wspomnieć od razu o tym, że o jakby innych rekordach, bo jakby Kimetsu no Yaiba zniszczył wszystko i wszystkich. A mam tutaj przede wszystkim na myśli to, że film, czyli jakby kontynuacja animacji pierwszego sezonu, opowiadający kolejny arc z Demon Slayera, jest filmem, który jakby obejrzeli wszyscy w Japonii i jest po prostu pierwszym pod względem sprzedaży, zarobku, jaki wyniósł prawie 37 bilionów jenów, pokonując Spirited Away z 2001 roku, który miał niecałe 32, także to jest... Z tego co wiem, w Japonii wszędzie jest Kimetsu no Yaiba. Tworzysz lodówkę, czy nawet zajrzysz do plecaka tam Kimetsu no Yaiba i to jest po prostu fenomen. I tyle. Biorąc pod uwagę ilość kopii, to każdy powinien mieć przynajmniej kilka przy sobie. Ja zamierzam kupić, ale na razie muszę Soma skończyć. Ale animację widziałaś, tak? Tak, tak, jest na bieżąco, czekam, jeśli będzie jakaś dobra wersja kinówki, żeby obejrzeć.
Mangę to wiem, że chyba Kuga ty skończyłeś. Ja zbieram polską wersję i na razie jeszcze nie czytałem. Wiem, że wiele osób narzekało na to, jak wygląda, chociaż ja przekartkowując nie doświadczyłem jakoś strasznego bólu ze względu na kreskę. Ale póki co jeszcze czekam sobie, aż tych tomików będzie więcej. To znaczy, z kreską jest bardziej ten problem, że w pierwszych chapterach, tych początkowych, pierwszych tomach, widać, że autorka nie była jeszcze tak dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o pióro, tak? Nie było jeszcze takie dobre i jest wiele momentów, gdzie stara się nie robić w ogóle tła. Trochę jak w Bleachu. Na tym poziomie to nie wygląda źle, ale jeżeli na przykład zestawimy to z jakimś tytułem, nie wiem, z Atelierem na przykład, albo z jakimś, nie wiem, Monsterem, czy z czymkolwiek innym, nagle widzimy przepaść, jeżeli chodzi o jakość rysunków. Ale no, Kimetsu jest naprawdę dobrym shonenem, jakby nie było. Jakby tak uważam. I jakby mi się osobiście podobało, chociaż przyznam szczerze, że zakończenie było troszeczkę za szybkie. Brakowało, nie wiem, tak z 15-20 chapterów więcej. Tak, i uważam, że żeby to było fajnie domknięte, to pasowałoby jednak niektóre wątki troszeczkę wydłużyć, żeby to delikatnie lepiej się zjadło. Bo ogólnie ten tytuł jest naprawdę fajny, zakończenie ma też fajne, co dla mnie jest bardzo ważne, bo wiele mang, praktycznie wszystkie mają średnie albo bardzo kiepskie zakończenia. Nie wiem, czemu mangowcy mają taki mega problem z zakończeniami, ale naprawdę większość to jest spadaka. Tutaj było fajne, albo przynajmniej jedno z lepszych, jeżeli chodzi o shoneny. Ale nie zmienia to faktu, że można było niektóre rzeczy troszeczkę wydłużyć, pociągnąć i dopieścić. Ale wydaje mi się, że jak na to, co zostało skrócone, to i tak jest fajnie. To też jeden z pierwszych tytułów, z pewnością chyba najdłuższy, jaki miała do czynienia w ogóle autorka. Wcześniej chyba tylko dwa one-shoty wydała, także to jest tak, że teraz, że tak dobrze się sprzedał, dwa, że jest dobry po prostu. Ale w sumie z drugiej strony, jak wielu autorów, autorek, mang, jakby ma coś takiego, że dopiero ich, nie wiem, 10. seria się sprzedaje potężnie. Przeważnie to jest właśnie tak, że ten pierwszy tytuł, który stworzyli, to właśnie to jest ten najlepszy. A każdy kolejny to już jest raczej coś takiego w rodzaju, nie wiem, Fairy Tail był lepszy niż na 1.0, albo, nie wiem, w przypadku Bleacha, to tamto to było wcześniejsze, było lepsze. I praktycznie zawsze tak jest. Jakby tylko ten pierwszy tytuł jest tym takim najlepszym, najświeższym i w ogóle. Tak przynajmniej jest moje zdanie. Bo jakby nie znam za dużo autorów, oprócz autora Solitera, gdzie udało mu się powtórzyć jakby powiedzmy ten sam poziom. A to też o to chodzi, że ona, autorka chyba za dużo nie pracowała przy innych seriach, tak po prostu. Jakby, że ze znanymi jakimiś mangakami czy coś w tym rodzaju. Że ona jakby tego zaplecza jakoś fenomenalnego nie miała, jak porównując jakby do innych chociażby. Ale to w sumie też dobrze, bo jakby nie ma żadnych naleciałości, bo jakby jeżeli pracujesz pod kimś, to mimo wszystko w jakimś stopniu ten styl podłapiesz. Choćby się nie chciało, w jakimś stopniu się podłapie. A dzięki temu autorka miała swój własny, niepowtarzalny styl. Ale wiesz, to jest plus, ale ciężej jakby się wybić później, nie mając jakby tego większego zaplecza. Ale nie ma co się oszukiwać, że manga stała się tak popularna dzięki anime. Zresztą anime jest jak dla mnie przepiękne robione i te efekty wody i miecza. Zgadzam się. No to tak, no to przede wszystkim zawdzięcza tą sprzedaż i spopularyzowanie tego tytułu animacji i to tak też bardzo pokazuje, jak animacja wielki wpływ ma na to, na te sprzedaże mangowe. Idealny przykład, no drugi tam troszeczkę dalej na piątym miejscu Jujutsu Kaisen też dzięki animacji jakby dużo wzrósł. No to może jakby puszczą anime z Spy Family, to nagle znajdzie się gdzieś w pierwszej trójce. To jest niewykluczone.
Tym bardziej, że no już bez jedynie 5 tomów jakby ma Spy Family, to jest mniej więcej, nie wiem, 700-800 tysięcy sprzedanych kopii na jeden tom. To jest bardzo dobry wynik, jak na raz, że komedię, dwa, że bez żadnej animacji. Także twoje słowa mogą być prorocze. Mam nadzieję, bo naprawdę... Myślę, że nawet... że w tym 2021 chociażby dostaniemy informację o tym, że będzie animacja, a nawet bym się nie zdziwił, jakby chociaż na sezon jesienny byśmy już ujrzeli ją. To nie jest wykluczone. No to Kimetsu no Yaiba, teraz film, jeszcze z pół roku i myślę, że będzie jakaś seria, musi być, bo jakby muszą ciągnąć to, jak wiele zysku przynosi ta seria. Chociaż to, co wiem, to autorka... A czy nie została ogłoszona właśnie jakaś side story w świecie Kimetsu no Yaiba? Tak, ale to są chyba jakieś one-shoty, to jakby... A to nie jest tak, 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 tak. Na walentynki chyba 4 miały wyjść, coś takiego. Mhm. Ogólnie, ale też sama autorka zapowiadała, że ma zamiar w niedługim czasie... Roman sci-fi. Sci-fi, to no, może no. być ciekawe, ale trochę sceptycznie do tego podchodzę, bo jednak to jest taki gatunek, który jest niebezpieczny. Romans czy sci-fi? Wszystko. Bo ja uważam akurat, że jeżeli chodzi o romans, to ona ma szansę, jakby bardzo mocno kibicuję z tego tytułu, że jakby tego nie widać, jeżeli chodzi o animację, przynajmniej pierwszy sezon. Ale później faktycznie jest dużo postaci i one są naprawdę fajnie paringowane przez autorkę. Także tutaj faktycznie jest takie, okej, faktycznie, to ma sens. To jest super, jakby tej parze w ogóle kibicuję. To ma miejsce? Coś takiego ma miejsce? Jakieś wątki nawet w mniejszym stopniu w shounenie? No ja tak, słyszałam, tak. Że na końcu jest pewna para. To jest możliwe? No, znaczy nawet więcej niż pewna, jest kilka par tak naprawdę, znaczy, ja bo... słyszałam o tej jednej z główną dziewczynką. A, no to par to jest w sumie, na sam koniec par jest dużo, tak naprawdę. To znaczy one nie są powiedziane wprost, ale jakby nie trzeba umieć dodawać 2 do 2, żeby skapnąć się, co autorka miała na myśli niektórymi postaciami. Znaczy, jedna para, jedna konkretna para jest powiedziana tak maksymalnie wprost, że bardziej się już nie da. Ale jest wiele par, które są takie, no jakby, no zrozumcie, o to tu chodzi, tak? Plus jeszcze dodatkowo jest jeden chapter taki już po całej mandze, który tak jak, nie wiem, w Bleachu czy w Naruto robi timeskip, tak? I pokazuje... Okej, nie wiem, akurat sumy nie trwałem do końca. Liczyłem na to, nie ukrywam. W ogóle to jest szok, że też Kimetsu no Yaiba... Ja jakoś umiem unikać tych spoilerów, tylko widziałem jeden panel dość mocno spoilerujący. No jak się słucha podcastu animologicznymi i się nie da. Dlatego przestałem po jakimś czasie słuchać. Bo no jednak... Ja też. Nie, w sumie nie słuchałem, tak żeby nie było. Ale że coś takiego dla mnie jest... tak jak powiedziałem, liczyłem na to, ale że coś takiego ma miejsce w shounenie, tutaj potwierdzacie, to... Znaczy, może pewnie dlatego, że tu jest autorka, a nie autor? Jakby to ma duże znaczenie. Ale to dla mnie bardzo dobrze, jakby z mojej perspektywy w shounenach jakichś strasznie długich Naruto... Nie, One Piece'a to nie oglądałem, to nie będę mówić. Chociaż na przykład uważam, że... Sorry, że tak na skrypcie wbiłem, ale akurat uważam, że w Fairy Tailu te paringi, które zostały potworzone przez autora, to jakby ja bardzo szanuję, bo jakby naprawdę sami, co najmniej dwie pary tam bardzo lubię. Nie wiem, nie czytałam, jest prawie 50 odcinku, ale ja na razie najbardziej lubię Lucy i Loki, szykuję. To jakby... Chyba szybko nie jest. Ja w połowie drugiego sezonu przestałem oglądać i nic nie było. Znaczy, ja wiem, że to nie wypali, ale też się boję. Nic zmienia to faktu, że jakby są takie pary, które naprawdę mega lubię, ale to mówię, to już jest dużo, dużo później, tak widoczne. Chociaż jakby to akurat autor dość szybko pokazał, że
ty z tym, ty z tamtym i w ogóle, żeby nie było. Ale to jest... To dla mnie jeden z większych plusów dla Kimetsu po prostu, że coś takiego ma miejsce, bo wiele tytułów po prostu jakby te wątki przemilcza, jakby... A to jest... No i właśnie to jest głupota, jak są młodzi ludzie, to wiadomo, że nie tylko walka i, nie wiem, turnament arki, tylko też właśnie to życie osobiste. Przecież nawet w Dragon Ballu mają żony i dzieci. Tym bardziej, że są jakieś skipy czasu, jakby to też w ogóle nie jest, nie pojawia się potem, po jakimś okresie, jakby, nie wiem, dobijałem 20 paru lat i nie, nigdy nie byłem zakochany, nigdy nie chciałem w ogóle. I jakby rozumiem, ktoś, parę osób, ale nie wszyscy, jakby 20 bohaterów, patrz, nikt. Ale w sumie z drugiej strony jakby te tytuły, o których wspomnieliśmy, to one to faktycznie w każdym miał... Później na sam koniec jakby takie zakończenie i pokazane, kto z kim był, tak, na sam koniec. To często głupio było przedstawione. One mają wszystkie, prawda, jakby, bo w Naruto mieliśmy pokazane, kto jest na koniec z kim. Ale w Naruto jak to wyglądało, przepraszam bardzo. W Bleachu było, czekaj, mieliśmy Naruto, Bleacha, w Dragon Ballu to w sumie w międzyczasie się ciekawe, skikali. Z kim może być Souma, no ciekawe, no ja nie wiem. Co tam dalej jeszcze mamy? Do Soumen to akurat przemilczę, bo tu nie wiem. Tam dalej jeszcze? Nie wiesz, z kim sparują Soumę? Znaczy, ja znam no zakończenie właśnie. I... Jakby, no... co tam jeszcze mamy? Jakby w sumie w tych głównych shonenach jest, a plus w Naruto akurat ten pairing główny przynajmniej jest dość widoczny i to bardzo szybko. Ogólnie w sobie, jakby na samym początku anime kręci się wokół romansów. Dobra. Samy sięki początek. Przemilczmy to, potem proszę, jest troszeczkę, nie wiem, tracenia przyjaciół, umierania, skrzeszania, potem znowu umierania, potem tracenie całych wiosek. A dopiero później, dobra, to no jakby... No jest znowu niezrozumiany, dajesz mi spokój. Jest czas pokoju, to możemy się teraz hajtnąć, tak? Tak, tak. I jakby sobie to, jakby to też bez przesady, to nie róbmy też shonenów jakiegoś wybryku natury, gdzie nikt nigdy z nikim, no to w Bleachu faktycznie dopiero, jakby to jest taki tytuł, który trochę nie rozumiem, bo tam do samego końca praktycznie nie ma nic, żadna z postacią, a potem jest timeskip i nagle, dobra, ty jesteś z tamtym. Znaczy zawsze było wiadomo, że Orihime jest zakochana w Ichigo, a że Reiji w Luki. Tak, ale to oprócz tych właśnie dwóch jakby osób, to sobie nic nie wiedzieliśmy, nie? Ale jakby to jest coś, co jest traktowane głównie, przynajmniej do tej pory, ja mam takie wrażenie, że te jakby wątki romantyczne, nawet jeżeli się pojawiają, to bardzo są spłycone i w humorystyczny sposób jedynie do tego podchodzą. Jakby na samym tym przykładzie Naruto, jakby to... Dla mnie, okej, były momenty jakby z rozwoju Hinaty samej i tego, jak bardzo się przymilała w tam początkach do Naruto, ale jakby, dla mnie to nigdy, po prostu, to było... Nie wiem, dla mnie pairing akurat Hinaty z Naruto jest dość konkretnie zrobiony. Ja nie mówię, że nie pasują do siebie, widać, ale... Widać ewolucję też Naruto, który jakby... jest, nie wiem, szczeniatko zakochane, a później jakby rozumie wiele rzeczy. Plus uważam, że postać Shikamaru i... jak się nazywa ta laska? Temari, tak. To jakby oni też jakby bardzo szybko się schodzą. Praktycznie od razu. Jak się spotkali. Więc widać Tenten i Nejiego, też widać, że tam związek był, tylko że jakby nie wszystkim udało się przeżyć. Czemu było zrobić podcast o związkach w Mandze i Anime? Na walentynki? Tak. Tylko to jest bardzo dużo spoilerów w sumie jednak, jakby nie patrzeć. No by się poznaczało. No dobra, wybiegliśmy bardzo daleko, ale jeszcze przy okazji tego pierwszego miejsca, jakie ma co najmniej, można wspomnieć o rankingu indywidualnej sprzedaży tomików. W zasadzie chyba tylko wspomnieć, bo mamy tutaj, przynajmniej widzicie, 25 tytułów, 25 miejsc i 22, dwie pozycje od góry zajmuje Kimetsu no Yaiba.
Czemu nie 23? Bo chyba 23 tom jeszcze nie wyszedł, kiedy był ranking. Z tego, co kojarzę. Mnie tylko zastanawia, dlaczego ten 18 czap, ten tom jest tak wyżej od innych. 18 i 19 są taka lekka przepaść między innymi. Nie mam pojęcia. Może tam coś się super działo. Ty powinieneś wiedzieć najlepiej, co tam się dzieje. Ale to bardziej, ale właśnie to tak jakby tam... Każdy tom jest ważny. Jakby nie patrzeć. Nie, to nie ma tak, że... Nie, może tylko... to jakiś dodatek? Bo czasami dodają jakieś takie specjalne rzeczy do tomików. No chyba, że. Plus może to jest tak, że one dopiero wychodziły w tamtym roku, dlatego też więcej osób je kupiło. No w sumie może, że one jakoś na początku się pojawiły i dlatego przez cały rok tak więcej zebrało. Może być. No, potem 23-25 One Piece, ale kto tam się przejmuje teraz One Piece'a? A no to tak wyglądała ta tomikowa sprzedaż. I dotyczące właśnie jeszcze poniekąd tej topki z 2020 roku. Czy uważacie, że jakiegoś tytułu wam tutaj brakuje, czy jakiś powinien się pojawić, czy na większą popularność zasługuje niż to ma obecnie miejsce? Czy ja uważam, że na większą Beastars, jak dla mnie, chociaż sama osobiście uważam, że ostatni arc był zniszczony i zakończenie mi się nie podobało, to jednak wszystko ten początek był fajny. Berserk typowo. I manga, którą Kugar nie lubi, czyli Chainsaw Man. To jest coraz bardziej się czemu daje. Nie lubi? No, ostatnio tak słuchałam, że tak nie za bardzo jesteś za tą. Nie, ja po prostu mówiłem, że jakby nie poznałem jej, to ciężko mi się po prostu wypowiadać dokładnie. Okej. Okay. A jakby ja troszeczkę jestem ciekaw i trochę jakby zostałem przez wiele osób nakręcany na to, żebym zaczął zbierać właśnie Chainsaw Mana i trochę się to zastanawiam nawet. Ale ja na przykład rozumiem Berserka, ale Berserk nie może być w tym zestawieniu. Z jednego powodu, że jeden chapter wychodzi na pół roku, czy na kilka miesięcy, więc no nie da się zrobić rynku sprzedażowego mang, jeżeli jeden tom wychodzi przez dwa lata. To w sumie podobnie jak Hunter x Hunter, chociaż teraz już przerwa dwuletnia. Tak, jest podobnie. No właśnie chyba Berserk nawet właśnie trochę lepiej już wychodzi niż Hunter. Mi tylko szkoda w sumie z racji jakby anime, no już chwilę temu było to anime, jakby nie patrzeć, ale ciągle, że sagi winlandzkiej tu nie ma. O, tak. Też. To jednak jest dobry tytuł i animacja, i manga, więc to mi trochę akurat mierdzi. Ale to nie jest też nowy tytuł, tak jakby nie patrzeć. Nie jest to shounen taki stricte, więc to zawsze te dwa motywy trochę zmniejszają. Ale Chainsaw Man się na 100% pojawi w następnym zestawieniu, jak wyjdzie anime. Ja jestem po prostu przekonany. No też czegoś nie sądzę. Że prędzej czy później. Jakby podejrzewam, że może Haikyuu zniknąć z tego zestawienia, albo gdzieś spaść bardzo niżej, albo Neverland może całkowicie wypaść z zestawienia, ale Chainsaw Man raczej za rok się pojawi i to tak gdzieś bliżej, nie wiem, 5 w górę. Ewentualnie, skoro teraz wychodzi anime jest tak popularne, to może Horimiya wskoczy. No w sumie tak, to jest taki tytuł, który właśnie trochę mnie dziwi, że jest o nim bardzo cicho, jeżeli chodzi o sprzedaż mangową. Wydaje mi się, że głównie przez to, jak dużo obecnie jest tytułów, które cieszą się dużą popularnością, czy są po prostu kontynuacjami Horimiya gdzieś tam po prostu została przez nie przykryta. Nie wiem, to jest kontynuacja Slime'a, ReZero, Beastars, Doctor Stone, Pięcioraczki, to sporo jest, Jujutsu Kaisen, ale akurat chyba Horimiya ma bardzo dobre, bardzo potężne oceny w ogóle na Malu, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Animacja, więc myślę, że ona się może się wybić faktycznie. No, ale jakby dla mnie Chainsaw Man się powinien pojawić i to jest coś, ja to mangę ubóstwem. Ja od chwili, okay. Od chwili zakończenia tego tytułu, który ponoć ma mieć kontynuację, ponoć, na pewno. Znaczy to nie jest kontynuacja, tylko taki trochę off-top w sumie, tak z tego co czytałem. Czyli to ma dziać się... To znaczy główny bohater zostaje... Nie, to jest po.
ty miał być o innym bohaterze, nie o głównym? Nie, no to chyba dalej będzie tak. To dalej Denji, mówisz. Okej, dobra, nie, to jakby nie przeczytałem mangi, więc też trochę niepotrzebnie robię zamęt. No. To dla mnie... Ja jakoś się do tego tytułu nie ciągnęło mnie z początku. Potem zostałem przekonany i trwałem w nim do samego końca. Czytałem, jak tylko się pojawiały chaptery. I uważam, że ten tytuł nie ma praktycznie żadnych wad. O, kolego! Dokładnie tak. Kolego, jakby to są zbyt mocne słowa, dobra? Tak, ja jestem w stanie je obronić, tak? Obronię je. Za wszelką cenę obronić. Kurde, aż mam ochotę przeczytać Chainsaw Mana, tylko po to, żeby z tobą podyskutować, wiesz? Wiesz, dla wielu osób to i tak będzie shit, bo jest edgy, nie? Edgy to najlepsza rzecz, jaka istnieje. Ja wiem. No to no tak. Początkowo dałem chyba 8 na 10 temu tytułowi, ale przez to, jak bardzo. Chyba parę miesięcy po jego zakończeniu. Parę miesięcy, jak tam. To się w grudniu zakończyło. Z tygodnia na tydzień ja cały czas o nim myślałem, aż w końcu dałem 10. Tak się mi zwiększało. Ja sobie dosłownie wszystko argumentowałem, i dopiero po jakimś czasie ogarniałem, jak to ładnie zostało spięte, zakończone. I jak to jest czysta esencja dobra, jak to zostało zrobione. Każda postać, nieważne jakie jej losy były, nawet jeżeli pojawiła się tylko na parę chapterów, to została bardzo dobrze rozwinięta. Jej motywacja, to czemu to zrobiła, a czemu nie tamto, jak skończyła, wszystko było i w jak najlepszym porządku. Ja żadnej postaci nie mam, nawet jeżeli niektóre umierały, tam dużo postaci umiera. I żal mi było tych postaci, to ja, dla mnie było takie, tak powinno się stać po prostu. Jakby, i to w jaki sposób... Ja tylko w sumie wejdę, bo przypomniało mi się, o co może chodzić, dlaczego ja Chainsaw Mana nie lubię. Już teraz wiem, o co chodzi. Bo to jest ten sam autor, tak. Autorka, nie wiem, nieważne, to Fire Punch. Dokładnie tak. Jakby ja Fire Puncha nienawidzę. Dobra, to może by się właśnie... Ja Fire Puncha nienawidzę, jakby ja mogę być negatywnie nastawiony do Chainsaw Mana przez to, że Fire Punch to był dla mnie jeden z takich bardzo złych zaskoczeń i zakończeń jednocześnie, że no, to może być powodem. A i w Chainsaw Manie, co najważniejsze, jest super zakończenie. Nie wyobrażam sobie lepszego. Nie miałem żadnego pomysłu. Gdzieś te 3 chaptery do końca to zmierzało i jakby nie miałem pomysłu, jak to mogłoby się zakończyć. A się zakończyło super. Jest parę wątków miłosnych. I właśnie to jakby, że nawet jeżeli postacie, nie ma ich dużo w tym tytule i one są, niby są jakieś płytko te relacje, może przez to, że dużo ich nie było, nie były jakoś często parowane jakieś postacie, to jeżeli się tak głębiej nad tym zastanowić, trochę odejść od tego tytułu, to widać jak bardzo jak wiele przesłanek było do tego, jakichś takich gestów, że jakby spojrzeć na całość, nie tylko w chwili czytania, to dużo lepiej to wypada i no ja ubóstwiam ten tytuł, nie mogę się doczekać kontynuacji i zbieram mangę. Tak się, to z tym zbieraniem mangi, która właśnie dostała też jest wydawana w Polsce. Się zastanawiałem, czy w ogóle się za to zabierać, ale... No muszę, no. To jest chyba dla mnie obecnie najlepszy tytuł po prostu, jaki kiedykolwiek czytałem. Bez dwóch zdań. Może kiedyś mi to minie, może kiedyś przestanę się tym tak bardzo zachwycać, ale to też jak bardzo kampania sprzedażowa jest super prowadzona. Tego tutaj w ogóle nie widać jakby w zestawieniu Chainsaw Mana, ale to jak bardzo jakieś utwory muzyczne są tworzone do tego tytułu, jak na billboardy są wynajmowane, żeby puścić muzykę czy fragmenty zanimowanych rozdziałów, jakichś paneli. I to, jest, to też super wygląda i... No, dobra, za dużo. No, ale polecam ci, Kuwiart. Zobacz, tylko nie nastawiaj się, że będzie super, bo to czasem źle wychodzi. Nie, jakby ja wiem, że nastawianie się to najgorsze, co istnieje, ale ja nastawiony jestem aktualnie tylko na bardzo negatywnie, po tym, że to jest ten sam twórca, co Fire Mancha. Jakby...
nie mogę się stawić pozytywnie, znając wcześniejszy twór. No, rozumiem pod tym względem. Ja jestem, jakby... Pierwsze dwa tomy Fire Punch'a mi się podobały, a potem nagle zrobił się taki, nie wiem, jakby jechać na lodzie i się zrobić taki fikołek i uderzyć na twarz. A potem ześliznąć się na beton. Tym twarzu po betonie. A potem wpaść w ogóle pod samochód. Najlepiej Trakuna. No właśnie miałam to powiedzieć. To muszę tego Fire Punch'a przeczytać, jak tak zachwalasz. Ale kolejne jakby pytanie zadałem. Jak o tym myślałem, to było jakby więcej tytułów, ale został tylko Kingdom i Haikyuu. Czy to ma szansę, nawet nie w najbliższym czasie, pojawić się w tej naszej Polsce? Czy jednak długość i gatunki nie przypadną do gustu? Absolutnie nie. Ja przypuszczam, że Haikyuu się nie ukaże, nie. Bo jakby jedyne wydawnictwo, które mogło to wydać, czyli Vaneko, powiedział wprost, że tego nie wyda. Mieli już przypał przy... Kuroko. Kuroko na basket. I powiedzieli, że tak. Już nigdy więcej. Bo to była taka klapa. Powiedzieli, że na 100% tego nie wydadzą, jeżeli chodzi o Haikyuu. Nawet gdzieś tam czytałem ostatnio ich wypowiedzi, że na 100% tego nie wydadzą, tak. Żeby nikt na to nie liczył u nich. Nie, może ktoś inny się skusi, ale trochę nie za bardzo widzę inne wydawnictwo, które mogłoby się to skusić. Nie wiem, czy studio od GDG też nie napisało na skórze. A, to jeżeli JG powiedziało, że też nie, to Haikyuu możemy już wykreślić całkowicie z listy. Kingdom uważam, że jest szansa. Ale jeżeli... co, JP? Nie, raczej Hanami. Ale zobacz, ile to ma tomów, to ma ponad 55 tomów. Myślisz, że Hanami się tak nie rzuca za bardzo do takie tytuły, no bo w sumie najdłuższe to mają chłopców, którzy mają 20 tomów i wydają ich długo, więc... No, może w sumie faktycznie. Także nie liczyłbym na to. Także czytajcie skany, bo wątpię, żeby kiedykolwiek były u nas te magi. Nieważne, jak będziecie pisać Vaneko i tak na minął, to ten nie wydaj. Stety albo niestety. Nie opłacałoby im się go. Totalnie. Myślę, że to ogólnie Haikyuu, nawet nie to, jaką topą było ta wcześniejsza sportówka, ale że Haikyuu mi się zdaje, że ma dużo takich odbiorców, którzy czytali na bieżąco, już byli dużo dalej i fakt, że też animacja jest dość daleko, to jest taki problem, czy też lepiej wydać coś, co jest jakby aktualnie popularne, czy jakieś bezpieczniejsze, jak właśnie Kimetsu, czy niedawno zapowiedziane Jujutsu Kaisen przez Vaneko, które wiedziałem, że oni wydadzą, wiedziałem, byłem pewien. To są bezpieczniejsze tytuły przede wszystkim. To było oczywiste, że się pojawi, tylko było pytanie właśnie, czy to Vaneko zbierze, czy ktoś inny, ale tak przypuszczam, że Vaneko. Ja myślałam, że JP, przecież oni teraz... Nie, JPF teraz to bym na nic nie liczył. Jeszcze teraz, jak zapowiedzieli to, co będą wydawać, to... Ej, teraz... ja się cieszę. Ja jestem szczęśliwa. Ja nie mówię, że źle. Ja mówię teraz, że jakby nie ma co liczyć od nich przez najbliższe, nie wiem, z 2 lata. Jak oni mają z tą ilością mang, które mają teraz, mają problemy się wyrabiać, a jak sobie jeszcze wzięli więcej, to wow. Ja mam dość ich twardych opraw. Jakby JG potrafi robić twarde oprawy szybko. Kotori potrafi robić oprawy twarde szybko. Nawet Vaneko ma twarde oprawy, które robi szybko. Jest JPF. Ja zbierałem Alitę tak długo, że jakby mam do końca życia w nią traumę. Jeszcze ten wzrost ceny ostatnio, to... Cieszę się, że mam tą Alitkę na półce, ale w grudzie jestem zły. No JPF, nie, mam wrażenie, że chyba 2019 co chwilę mam jakieś problemy. Inny model biznesowy, to z pewnością, od większości jakby wydawnictw, czy tych głównych. Ale no, ciągle jakieś problemy mają. Właśnie to też się trochę dziwiłem, że chociażby jak właśnie mieli tak dużo tych zamówień, to zgaduję, że jakby obroty im wzrosły, to nie wiem, czemu by nie zatrudnili kolejnej osoby do opakowania i wysłania, jak mają zaległości sprzed miesiąca. Mam wrażenie, że tam na poziomie decyzji trochę szwankuje sytuacja w JPF-ie, ale klasyki są ich praktycznie, cały tutaj rynek polski.
Czy ten starszy tytuł po prostu. No nie, no są przecież klasyki od Hanami. No tak, ale w sensie to jest dużo więcej i też Hanami się nie porwie na jakieś dłuższe serie, tak jak to ma w przypadku JPF-u. Hanami dużo mniej wyda od JPF-u, tak? To jakby... No dobrze, ale wyda to lepiej. Są też takie mankamenty, jeżeli chodzi o Hanami tutaj. Też Hanami ma swoje problemy. Też nie za bardzo do końca wiem, z czego one wynikają, ale właśnie tak jak mówiłeś, z tymi wydawaniem Chłopcu czy Vinland Sagi, to strasznie długo im to schodzi. Znaczy akurat w przypadku jednego i drugiego tytułu to się trochę nie dziwię, bo to w sumie są takie dość ciężkie tytuły, zwłaszcza Saga, która wymaga też jakby znajomości troszeczkę tego tej historycznej nakładki na to. Oni wydają dwa tomy w jednym, więc to też jest trochę więcej. No tak, ale jakby z tego, co wiem, ja rozumiem, to oni po prostu jakieś inne mają problemy z tym, nie tylko ze względu na tłumaczenie czy edytowania, bo mieli w planach częstsze wydawanie, ale jakby to za każdym razem, jak od nich wychodziło, to szybko przymierało, bo jakby, nie wiem, nawet to już mniejsza o to. Ważne, że jest. Myślę, że możemy przyjść dalej, czyli jakby mniej więcej tak sobie porównać, jak to wyglądało w 2019 roku, czyli jakby tego zestawienia sprzedaży 2020 oraz 2019 roku. Parę zmian zaszło. Przede wszystkim, już nawet nie patrząc na poszczególne zamiany miejsc, jedyna tutaj jakby bardziej zauważalna jest, że One Piece z Kingdomem, że One Piece miał drugie miejsce. Natomiast Kingdom trzecie w 2019 roku. Ale jakie tytuły tutaj były i nie pojawiły się, jakie się tytuły wymieniły? Bo w 2020 pojawiło się Jujutsu Kaisen, zapewne za sprawą animacji. I Spy Family, które po prostu jest świetne i kochane przez Japończyków. Natomiast w 2019 była Kaguya-sama oraz Slime. Nie wspominaliście tych tytułów, zdaje mi się, że żeby wam zabrakło. Znaczy, mi troszeczkę szkoda Slime'a, bo jakby ja bardzo lubię ten tytuł, ale może nie musi być w topce? Jakby przeżyje, jeżeli nie jest w topce. Akurat bardziej pod tym względem. Ja czytam Slime'a, oglądam anime, mi się bardzo podoba, natomiast jestem w stanie go poświęcić ze Spy Family. No, na przykład. Też mi się zdaje, że po prostu Kaguya-sama, jak i Slime tutaj na dwóch ostatnich lokatach się plasować. To też zawdzięczają to animacji. Slime. No tego Slime może wrócić w tym. Dokładnie, bo właśnie teraz na zimę wychodzi kolejny sezon. Też warto wspomnieć, że Slime to jednak manga nie jest pierwowzorem, a light novelka. No to tak się takie zmiany zaszły. Myślę, że możemy jeszcze sobie rzucić okiem, jak to miało miejsce na półroczną sprzedaż 2020. I tutaj mniejsze zmiany zdecydowanie niż w tym 2019 roku. Widać, że Spy Family już jest, natomiast zamiast Jujutsu Kaisen jest Hanako-kun, która też zawdzięcza pewnie animacji. Czy Hanako-kun ogólnie to bardzo dobrze się sprzedaje i JG podało tam trzy swoje tytuły, które im się najlepiej sprzedają, mówi, że Hanako jest też na czwartym miejscu. A, no to... Proszę. To dobrze trafili. Widzisz, że cały czas muszą robić te druki. Ja osobiście nie czytałam ani oglądałam, ale wiem, że jest popularne i okładki są prześliczne. Ja próbowałem czytać. Czy nie udało? Nie udało mi się całkowicie. To jest przyjemny tytuł, taki tak trochę cukierkowy, ale poruszający wątki takiej kultury polskiej, to jakiś legend. Ciekawy tytuł, ale zdecydowanie nie jest coś, co by wysoko czy mocno się sprzedawało. No to myślę, że możemy jakby do ostatniego segmentu naszego podcastu przejść. Jak bardzo na przestrzeni właśnie tych, chociażby teraz to sobie przejrzeliśmy tak na szybciutko, jak to się zmieniło, to jak bardzo niestabilny, a zarazem nieprzewidywalny stał się rynek sprzedażowy. Nie tylko w samej Japonii, ale też myślę, że ogólnoświatowy to jest jakby zmiana. Pod tym względem, że w ubiegłych latach jakby nie było takich tytułów, które by mogły tak sobie nagle, bo animacja nawet, czy cokolwiek innego wejść w topkę
że te progi jakby sprzedażowe, które kiedyś istniały, już jakby zanikły całkowicie, jak bardzo też na przykładzie tego chociażby Kimetsu czy Jujutsu Spy Family, że są takie tytuły, że Kimetsu i Jujutsu są w jakiś sposób podobne, bo to są jednak shouneny. I tak jak tutaj Kugar wcześniej mówił o tej nowej erze w pewien sposób shounenów, to Spy Family jest jakby całkowicie oderwana od tych innych tytułów samą strukturą jakby, jak i treścią, i w żaden sposób nie miała problemu, żeby nawet na 9 miejscu tej rocznej sprzedaży się uplasować. Czy sądzicie, że w pewnym momencie, można za rok, czy trochę później, będzie to tak wyglądało, że ta topka całkowicie się zmieni, wywróci do góry nogami i chociażby One Piece będzie dopiero na 5 miejscu, czy jeszcze dalej? Albo jakieś tytuły jak My Hero Academia w ogóle wypadnie, nie będzie? No bo to jednak są tytuły, które długo się trzymały w tych topkach, a jak widać na przykładzie chociażby Kimetsu, to chwila, moment i nie ma jakby już te resztę tytułów, chociażby patrząc na tą właśnie sprzedaż, nie są w danej chwili w ogóle ważne. Dopóki będzie wychodziło anime, takie serii jak właśnie Haikyuu czy coś tam jeszcze, to myślę, że będą się trzymać tej topce. Natomiast myślę, że jeżeli manga się skończy, anime się skończy, to powoli zaczną zastępować jakieś nowe serie, które nagle zrobiły hype'a, jakieś nowe Shonen Jumpa czy coś w tym stylu. No Spy Family to jest, jak to powiedzieć, ewenement? Że po prostu pojawił się znikąd, zawładnął sercami, no i skoczył na te miejsca. Myślę, że jak wyjdzie anime, na pewno to będzie jeszcze wyżej. I co do One Piece'a, to nie zdziwiłabym się, gdyby spadł na jakieś późniejsze miejsce, a po prostu skoczyły jakieś inne serie na jego miejsca. Może pojawi się coś podobnego do jednego. Może Kimetsu no Yaiba i też za ładnie topką. Kuba? Nie wiem, trochę zastanawiałem się, co mogę powiedzieć. No właśnie główną jednak powodem, dlaczego coś jest w topce, no to jest anime. Oprócz, Spice Family, jak wspomnieliśmy, jest jedyne w swoim rodzaju. ale to też jest, pewnie może być spowodowane tym, że jest to dość młoda seria, która była całkiem dobra od samego początku. Nie potrzebowaliśmy 30, 40, 100 chapterów, żeby polubić te postacie, zapoznać się z nimi i pokochać je. Tylko tak naprawdę od pierwszych stron od razu można było po prostu poczuć tą magię i chęć obcowania z tymi postaciami. Więc myślę, że to jest akurat tą zaletą Spy Family. I uważam, że czym dłużej będzie, tym może mieć gorzej się utrzymać. Bo jednak jak wiemy, ktoś co jest dłużej potrafi jakby stracić popularność. Anime pewno by przewróciło ten żar, ale jeżeli anime nie dostanie w najbliższym roku, to nie zdziwiłbym się, gdyby Spy Family mogło na przykład spaść całkowicie. Smuciłoby mi to na pewno, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak się stało. W przypadku One Piece'a cały czas wychodzi anime, no jakby nieprzerwanie. I nieprzerwanie ci fani jacyś tam są, więc myślę, że w topce raczej zostanie. Nie mówię, że musi być na podium, czyli 1, 2, 3, tylko może być gdzieś niżej, ale jednak ten One Piece się utrzyma. A z tego co kojarzę, jeżeli mówilibyśmy o przodu Boku no Hero, to on chyba się kończy mangowo, podobno, jakby takie są spekulacje. Promised Neverland myślę, że w następnym roku raczej, jeżeli się jakimś cudem utrzyma w topce, to gdzieś nisko, albo nawet w ogóle wypadnie, nie zdziwię się, żeby wypadł. No i wiele tytułów, które jakby skończyły swoją mangę, też zaczną spadać. Tak samo uważam, że Haikyuu zacznie spadać powoli z popularności. Titani, jeżeli to faktycznie jest final season, to myślę, że za rok może ich nie być w ogóle. To jest główna rzecz, to jakby jeżeli masz anime, to istniejesz, jeżeli nie masz anime, to nie istniejesz. No w sumie to jest jakby taka chyba najbardziej zauważalna zmiana, że rynek, mi się zdaje, że idzie w takim kierunku, że właśnie będzie żył chwilą.
tym jednym momentem, nawet jeżeli trwa rok, dwa, to że będą takie tytuły, które wbiją się i opadną po jakimś czasie. Bo Kimetsu no jakby, no mi się zdaje, że jeszcze w następnej topce będzie pewnie pierwsza, albo bardzo wysoko, ale chociażby, nie wiem, za 2 lata, max 3, to już praktycznie nie będzie tego, bo jakby wszyscy już to przeczytają, będą mieli po 6 tomów i no koniec. No, Kimetsu miało taki skok potężny, dlatego że wszyscy chcieli poznać, co się dzieje dalej. Dlatego wszyscy kupili te tomy późniejsze. A teraz w sumie kto będzie chciał kupić te późniejsze tomy, jeżeli wszyscy już znają? Mm-hmm. Ale to też dobrze widać na przykład na zestawieniu tym konkretnych tomików, mm-hmm. tak? No mamy ten One Piece, który widać 95, 96, 97 tom, czyli pewnie tyle tomów wyszło raczej, no może nie wiem, czy z jeden, nie wiem ile wychodzi rocznie tomów. Chyba trzy teraz. Ile wychodzą tomów rocznie? Chyba trzy mi się zdaje, bo tam... Więc ten One Piece jakby on, jakby dla mnie ciągle on jest tym... Dobra, dziwi mnie trochę ten Kingdom, że go faktycznie wyprzedził, ale One Piece sam w sobie ciągle jest królem. Jakby, jeżeli coś jest 20 lat na rynku i przez 20 lat cały czas jest w topce, to coś znaczy, jakby nie patrzeć. I Kimetsu myślę, że zacznie strasznie szybko spadać, biorąc pod uwagę, że ci, co chcieli przeczytać już te tomiki nowe, dowiedzieć, co się wydarzy, no to już kupili i faktycznie pewnie za każdym razem nowym sezonem troszeczkę znowu zapłonie, ale raczej ci, co chcieli, to już znają, tak? Jakby Kimetsu to jest po prostu to, że manga się sprzedawała, miała już tam sporą ilość tomów, nagle wyszło anime, które po prostu było śliczne, ładne, fajne i było miam, to dlatego się wszyscy rzucili. A jak gdyby na przykład tych tomów było tylko 5, to sprzedaż byłaby o wiele mniejsza, bo było tylko te 5 tomów by się sprzedawało. A nawet nie, bo jakby byli w stanie zekranizować całą mangę, to tyle wyszło, to raczej nawet by się to nie sprzedało jakoś. Ale to jest tylko takie moje myślenie sobie. Też myślę, że dużo więcej jakby tytułów tutaj zagości w tych przyszłych topkach, które są krótsze, nie osiągają nawet 20 tomów. No to już w jakimś sensie teraz widać, jakby, że Spy Family ma 5 domów, Jujutsu Kaisen 13. Tak po prostu dostały te tytuły. I no powoli te dogasają te większe, dłuższe marki. Nawet Neverland czy Pięcioraczki są tutaj, a nie są jakby długimi seriami i nie wychodzą przez długi czas. Tutaj, no co zostało? Został Kingdom, One Piece, My Hero Academia, Haikyuu, Atak Tytanów. Atak Tytanów w tym roku się kończy. W kwietniu, Haikyuu już się skończyło. Tutaj mówisz, możliwe, że My Hero Academia też powoli się zbliża do końca, także świeża krew zdecydowanie będzie tutaj napływała i ta zmiana dosyć szybko następuje. Na naszych oczach, można powiedzieć nawet. Myślę, że będzie to bardzo możliwe wyglądało tak, że na fali jakiejś animacji będą się tytuły dostawały i wielkie obusta będą dostawały, bo jednak format sprzedaży tej mangi się troszeczkę zmieniła i to już nie wygląda tak chyba jak miało to lata temu, że się kupuje ten magazyn i dlatego później sięga się po tomy. Myślę, że tym akcentem jakby zakończymy ten podcast, który trwał przeszło 2 godziny, także całkiem nieźle. Ja bardzo dziękuję Wam za wzięcie w nim udziału i za dyskusję. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście ich kanału, to przypominam link w opisie do kanału Tekieliaki Kugarda. No i chyba z naszej strony to wszystko. Zapraszamy do komentowania, lajkowania, jeżeli się podobało. No i cześć. Pa, pa. No hej.